Opowiem wam dzisiaj historię o tym, jak ponad 100 największych polskich influencerów latami bezkarnie wpędzało i nadal wpędza miliony dzieciaków w nielegalny hazard. 916 milionów złotych ze skrzynek, 670 milionów prowizji z upgradera, kilkaset milionów zarobionych z botów na Case Battle. W kolejnym odcinku z GeForce Games. Było to tak absurdalne, że sami widzowie pisali na czacie, że na pewno ma podkręcone szanse. Nawet sam Xayo to widział i ironicznie wyśmiewał, mówiąc: widzowie, to nie jest wcale podkręcony drop, to legitna strona. Widzowie, szanse nie są podkręcone. Ja mam konto takie jak normalny użytkownik, bo ja znam sposób. Ale można też powiedzieć wprost, że to, co uprawiają ci influencerzy, to jest po prostu forma skamu. Niczym się to nie różni od podobnego schematu, który zrobił Szeliga, gdzie za kilka tysięcy złotych wrzucał na stories fejkowe wygrane kupony na zakładach bukmacherskich i dostał za to zasłużoną krytykę. To zróbmy tak, że za 8 relacji 10 koła. Ale to na Revoluta może mi przelać. Jest! Nawet w 2021 roku zdarzyło mi się zareklamować Kidropa na moim kanale, w dalszym ciągu mając ten mindset, że te strony są legitne. Ale na szczęście szybko wycofałem się z tej współpracy, ponieważ moralnie nie było mi z tym dobrze. Holy shit, guys! We hit it! Ja będę musiał potem pooglądać szoty, jak Kasik to oglądała, kurwa, ja będę musiał pooglądać. A potem wciskasz nielegalne w Polsce kasyno online. Mergani, Remsuła, Franio, Marsoń i Szymol. Robicie to samo, tylko kasyna, które promujecie, to trochę większe no-name'y śmierdzące scamem. Ale nie przeszkadza wam promocja i nawigowanie swoich widzów, jak mają wpłacić pieniądze na ten syf. Przekonałem się na samym sobie, że można tutaj wygrać bardzo dużo. Dlatego zapraszam cię, jeżeli masz długi i musisz oddać pieniądze babci, zarejestruj się na wywadzie z kodem Szymor i wygrasz na pewno. Nie żałuję ani jednego słowa wypowiedzianego w tym filmie i uważam, że nawet po roku po banie Kidropa był on bardzo potrzebny. Cały materiał dowodowy, jaki zebrałem, jest już w drodze do Urzędu Skarbowego, który prowadzi postępowanie w sprawie Kidropa. I co tutaj mamy? Mafia hazardowa polskiego internetu. Hashtag koniec gry. Sprawdźmy, co tam Konop upichcił. 2 godziny. No to będzie dłuższy seans. Ale jestem ciekaw, o czym będzie materiał, jakie wątki tu widzimy na miniaturce. Co tu mamy? A, że jak takie marionetki. Jest Bandura, Ginolt, Xayo, Nitro chyba na miniaturce. Dobra, oglądamy. Ten film to nie tylko Kidrop. To, co zaraz zobaczysz, to tylko fragment znacznie większego zjawiska. Skala jest tak ogromna, że nawet 2-godzinny film nie zdoła objąć wszystkich odpowiedzialnych. W filmie wybraliśmy tych, którzy stoją na czele z najwyższymi zasięgami i największym wpływem. To świadoma gra i nie wszyscy zdają sobie sprawę, co jest stawką. Kurwa, jakie intro! Dobra, ale mocne intro. Dobra, no to dobrze, że nie tylko o Kidropie. Zresztą tak zakładaliśmy, że skoro 2 godziny materiału, no to ciężko było tylko o Kidropie gadać albo skrzynkach. Opowiem wam dzisiaj historię o tym, jak ponad 100 największych polskich influencerów latami bezkarnie wpędzało i nadal wpędza miliony dzieciaków w nielegalny hazard. Zrobili na tym setki milionów wyświetleń i zarobili dziesiątki milionów złotych od firmy, która ma wpisane w regulaminie, że może wam kłamać w żywe oczy. Nikt nie wie, kto jest jej założycielem i ma siedzibę w jakiejś Melinie na Cyprze. O zmowie milczenia dookoła czegoś, co z pełną stanowczością można nazwać skamem. I to skamem na niespotykaną dotąd skalę, który do tej pory kojarzył się nam tylko z filmami pokroju Wilka z Wall Street. Skamem, który wedle szacunkowych wyliczeń pozwolił na zarobienie nie milionów, a miliardów złotych. A to wszystko tuż pod nosem polskich władz i wszelkiego rodzaju przepisów regulujących hazard. I to z przyzwoleniem największych polskich operatorów płatności. Co gdybym wam powiedział, że... Jakie on od razu szpilki wbija, co? Jakie od razu szpileczki w operatorów, żeby już tutaj się lampka zapaliła, czy mogą tak przepływać pieniądze. Tutaj od razu, że pod okiem rządu, żeby od razu ten uderzyć w te klimaty. Dobra. Kurwa, to dopiero minuta 16. Latami polskim internetem rządziła firma Krzak, zarejestrowana w jakiejś dziurze na Tbilisi, która swego czasu miała w kieszeni prawie 70% najpopularniejszych streamerów, którzy za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy srebrników zostawali marionetkami w pełni świadomie działającymi na szkodę swoich młodych widzów. Pokażę wam dzisiaj twórców, którzy nie tylko pluli w twarz swojej widowni, ale nawet po zablokowaniu tego przekrętu dalej plują, angażując się we współpracę z podobnymi szemranymi stronami. A niektórzy posuwają się nawet do paskudnej promocji nielegalnych kasyn przez lukę w polskim prawie. Nawiązałem współpracę z 2 nowymi kasetami. Opowiem wam o nieudolnym zacieraniu śladów przez twórców, o agencji, która pomogła zbudować całe to hazardowe imperium, o tropach w sprawie właściciela tego giganta, podkręcaniu szans, promowaniu
Tu na Dzień Dziecka, w skrzynkach ze Spider-Manem i kuszeniu dzieciaków wizją wielkich, wręcz milionowych wygranych. Ej, możesz tam na kasynie 100 złotych zarobić na niej, ja mówię, co? Tak dużo? Kidrop, Kidrop. No dzień dobry, moi kręci, wracamy z Kidropem. Zbyt duzi byli. Większą krzywdę społeczną niż ja kiedykolwiek wyrządza każdy streamer reklamujący Kidropa. Dobra, jakąś skrzyneczkę sobie otworzył. Ej, ja pamiętam, że Xayo kiedyś był giga nastawiony negatywnie do skrzynek. Ja pamiętam, że kiedyś nawet był dumny z tego, że nigdy skrzynek nie reklamował. No ale potem się zmieniło. Ale pamiętam ten czas, jak on szydził ze skrzynek. I mówił, że to, no, że to chujowa sprawa. Firma Krzak. 50 miesięcznie. Milion. Szanse nie są podkręcone. Oficjalnie mam milion! Jakbym nie był uzależniony, to myślę, żeby mnie nie kusiło, żeby co jakiś czas tam grać. Blikiem, kartą, przelewami, kryptowalutami. Co jest kurwa? No, no lubię zarabiać, tak? Pokażę wam kurwa jak się gra, a raczej jak się zarabia potem z nich. Sos. Przegrasz wszystko. Na tej stronie. Mamy początek roku szkolnego i to nie bez powodu ten film ukazuje się właśnie teraz. Moim zdaniem nie ma lepszego momentu, żeby porozmawiać o zagrożeniach, jakie niesie hazard wśród młodzieży. Mi się wydaje, że to bardziej też na zasadzie tego, że aktualnie jest głośno o budzie i loterii i ogólnie w tym sensie o hazardzie, jakichś nielegalnych bądź legalnych rzeczach. To zależy znowu, jak się na to patrzy. Związanych z losowością i bardziej o to chodzi. Hazard, który chyba jeszcze nigdy wcześniej nie zbierał tak przerażającego żniwa jak dzisiaj. Według badań, które w 2021 roku przeprowadził CBOS i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ponad 40% młodzieży do 18 roku życia przyznaje, że miała kontakt z hazardem. A pamiętajmy, że są też tacy, którzy się nie przyznają, na przykład ze względu na poczucie wstydu. Bo żaden hazardzista nie uświadamia sobie, że ma problem z tym. On uważa, że kiedy chce skończyć grać, może to zrobić, że nic nie będzie stało mu na przeszkodzie, przy czym to jest oczywiście taka iluzja. Ten materiał był przez cały internet nazywany roboczo filmem na Kidrop, ponieważ został on przeze mnie zapowiedziany przy okazji blokady od Ministerstwa Finansów, które oficjalnie nazywało tę stronę nielegalnym hazardem. Ale chciałbym, żeby ten medialny temat był tylko pretekstem do szerszej rozmowy w temacie zagrożeń, jakie niesie hazard wśród dzieci i dlatego jego zakres będzie sięgał znacznie szerzej. Ponieważ po blokadzie Kidropa absolutnie nic się nie zmieniło. Zarówno jeśli chodzi o mentalność twórców wchodzących we współpracę z takimi stronkami, yes, let's go! Ale także jeśli chodzi o kulawe prawo, które powinno zostać zmienione na wczoraj. Ale żeby o tym rozmawiać, musimy zacząć od tego, dlaczego hazard wśród nieletnich jest taki niebezpieczny. Okej. Okej, okay. Ale to nie jest też tak, że na... Czekajcie, bo to musicie mi powiedzieć, czy nie jest tak, że jak zablokowali Kidropa, to nie wiem, czy więcej streamerów, bo wielu przeszło po prostu, zaczęło reklamować inne strony, ale czy nie jest tak, że na przykład Multi się wycofał z reklamy skrzynek, on dalej nie reklamuje? Bo pamiętam, coś było takiego, że on mówił, że no, że w takim razie z tego rezygnuje, że... Okej, okay, czyli on już się wycofał. Dobra, i teraz nie ma żadnej tam nowej strony o kurwa jeszcze ładniejszej nazwie, którą by cisnął, tylko że się zrezygnował totalnie. Okej, okay, dobra. Hazard był znany ludzkości już od czasów starożytnych. Już około 2300 lat przed naszą erą w Chinach grano o wartościowe przedmioty i niewolników. Jako ludzie lubimy naturalnie patrzeć, jak ktoś wygrywa dużo pieniędzy i zmienia się jego życie. Wygrana jak do tej pory w grze Eurojackpot. 206 milionów złotych. NS6C8. Ja w to nie wierzę. Chciałem ci powiedzieć, że zostałeś wygranym w loterii na samochód. Czekaj chwilę, bo to trochę szok. O kurde. Od razu sobie wtedy myślimy, że co gdybym to ja wygrał? No jest tak, no kurwa, no jest tak. No bo na przykład też jest tak, że czy ja za dzieciaka oglądałem milionerów? No oczywiście, że tak, nie? Czy ta wizja takiej magicznej sytuacji, która odmienia twoje życie, jest zwykle kusząca? No jest. Czy tak samo pamiętam, jak na przykład, nie wiem, mój dziadek na przykład grał w lotto, też licząc, że za którymś razem skreśli te magiczne liczby i zdobędzie główną wygraną i tam nie wiem, czy sam coś zrobi, czy zostawi jakieś pieniądze dla dzieciaków? No tak jest, nie? Tylko, że z drugiej strony, na przykład ja, mimo że też w jakiś sposób takie rzeczy na mnie oddziaływały, to jakoś takie miałem nastawienie, że nigdy nie liczyłem na ten taki strzał, tylko raczej miałem takie nastawienie, że na wszystko trzeba sobie jakoś zapracować. I wolałem tę ścieżkę trudniejszą, znaczy trudniejszą, nawet nie trudniejszą może, ale bardziej realną i prawdopodobną, gdzie coś osiągasz i zdobywasz własną pracą, niż to, że magicznie coś się wydarzy i odmieni moje życie. Może dlatego też nie,
byłem jakiś taki łasy na to. Dlatego też na przykład, wiecie, jak w jedną edycję FIFA grałem, to za chwilę mnie to odrzuciło, bo stwierdziłem, że to pojebane. Może tak. Zmieniłoby się moje życie. Co bym sobie za to kupił? Często po usłyszeniu takiej historii sami dajemy sobie szansę i kupujemy los, czy obstawiamy mecz. I mimo, że rzeczą, która nakłania nas do zagrania, są niebotycznie duże wygrane kilku szczęściarzy, to jednak cały przemysł hazardu, niezależnie czy chodzi o loterie, gry liczbowe, slotsy czy ruletki, to jednak wszystko opiera się na przegranej. Kasyno czy organizator loterii statystycznie wygrywa po prostu częściej niż gracz. I musi to robić, bo inaczej poszłoby z torbami. Oczywiście możesz wygrać, ale jeśli będziesz grać i grać, to w dłuższej perspektywie zawsze będziesz stratny. I oczywiście teraz w internecie bardzo modne są na przykład wtorkowe automaty. No wtorek muszą być automaty. U mnie w każdy wtorek. Albo memy pokroju 99% hazardzistów odpuszcza przed swoją największą wygraną. To jest po prostu matematyka i nie da się tego ominąć żadnym systemem, metodą, podwajaniem czy... Ja to jestem ciekaw, czy Gucio będzie oglądał ten film. Może coś wreszcie do niego dotrze. Czymkolwiek innym, o czym możliwe, że się naczytałeś w internecie. Więc dlaczego ludzie wciąż uprawiają hazard, mimo tego, że w dłuższej perspektywie czasu na 100% będą stratni? Z biegiem lat hazard zaczął ewoluować w coraz to bardziej wyrafinowane formy. Są one pieczołowicie dopracowywane w taki sposób, aby zatrzymać gracza jak najdłużej przy złudzeniu, że jak wygrał, to może wygrać jeszcze więcej, a jak jest na minus, to spokojnie, zaraz się odkuje. Kasyna z biegiem czasu stały się luksusowymi miejscami, z kulturą osobistą, komfortowymi siedzeniami czy kelnerami donoszącymi nierzadko darmowe drinki. No tak, żeby ściągnąć jeszcze bogatszych ludzi, ale generalnie bazować na tym samym mechanizmie. Nie wiem, czy to kiedyś opowiadałem, pewnie opowiadałem, bo ja wielokrotnie opowiadam te same historie, ale może są tu nowi ludzie, że pamiętam, jak w Polsce był boom na automaty i u mnie w mieście, no wszyscy chodzili kurwa na automaty, to był taki element weekendowego spędzania czasu. Te automaty stały wszędzie, w jakichś kurde pizzeriach, powstawały jakieś takie nory z automatami, gdzie właśnie nie było dostępu słońca, ludzie stali dookoła, ktoś tam klikał, jakieś kolejki były, jak ktoś wygrał, to wszyscy darli mordę i oczywiście to jeszcze zakrapiane w tak większym czy mniejszym stopniu alkoholem i pamiętam, że było i mnóstwo ludzi się wkręcało i w sumie teraz do tej pory, czekaj, bo pamiętam, że też moi znajomi w sumie grali, oni nie mieliśmy wtedy 18 lat, a jakoś był do tego dostęp. No i też pamiętam jedną historię, którą akurat widziałem na żywo, jak byłem w takim lokalu, jak przyszła babka po swojego męża i okazało się, że on przepierdolił całą wypłatę na tych automatach. Jeszcze był taki, wiecie, po 4-5 piwach i go wyciągała za fraki stamtąd. No więc były takie też historie, nie? Byłam kiedyś w kasynie w Maroku i o kurwa złote kible i klamki tam były. No tak, tylko właśnie zobaczcie na ten przekrój, nie? Że czasem robicie jakąś taką totalną norę dla jakby jednej grupy społecznej, a czasami bazując na tych samych mechanizmach, robicie piękne właśnie złote klamki i ściągacie inną grupę docelową, która generalnie jest w ten sam sposób dymana. Co też pokazuje na swój sposób tę potęgę hazardu, że potrafi złapać każdego. Zresztą co jakiś czas się słyszy o jakichś, nie wiem, tam gwiazdach, które popłynęły albo mają jakieś długi, bo za dużo w kasynie siedziały, albo jakie kwoty astronomiczne tam przepieprzają. Takich miejsc jak Monaco czy Las Vegas ma stale tworzyć wrażenie, jakoby hazard był rozrywką dla klasy wyższej, kiedy statystycznie nabierają się na niego osoby z IQ poniżej średniej. Więcej! Większość gier dostępnych dzisiaj na rynku hazardowym działa na bardzo prostej, ale skutecznej mechanice, czyli wyzwalaniu dopaminy, która aktywuje w mózgu ośrodek nagrody. Dzięki temu z każdym kolejnym zakręceniem chcemy coraz więcej i podejmujemy decyzje coraz bardziej bezmyślnie. Dzieci i młodzież nie mają jeszcze ukształtowanej struktury osobowości, dlatego też wpadanie ten dopaminowy high powoduje, że chce się więcej i więcej i nie chce się tego przerwać. Potrzebuje się ciągłej dopaminy, ciągłej stymulacji. Nowoczesny hazard skonstruowany jest tak, by gracz uzależnił się od grania, by grać na tyle długo, by wykonać płynny zjazd do zera. No, I lost! Oh my god, don't do it. Yes. Oh my god! No! I just lost 30k. Kurwa, nawet szczerze, nawet nie wiem, co tu się działo do końca. Jakiś pasek się przesuwał. Lost 30k. Oh my god! Bro, what the fuck is this? Bro! No. Oh, thank God. Okay, it's still more than we put in. I lost it all. I just lost $50,000. No,
Inna sprawa, czy ci ludzie rzeczywiście grają za swoje, nie? To też jest inny temat. Bo oczywiście w finale ci, którzy się na to skuszą, no to grają za swoje. A czy ci, którzy to reklamują, grają za swoje, to jest inna sprawa. Kiedy 4 lata temu ludzie zostali pozamykani w domach, to rynek gier internetowego hazardu wystrzelił w kosmos. Tak samo zresztą jak rynek gier komputerowych, których twórcy od lat dorabiają sobie na mechanikach pay to win, czyli zapłać, by wygrać. Gracz może kupić za realne pieniądze przedmioty, które dają mu przewagę nad innym graczem, czy skórki do postaci, broni, czy wirtualnego pojazdu. Inaczej mówiąc, skiny, które... Ale skiny na przykład w LoLu nie są pay to win. Które nie zwiększają naszych szans na wygraną, ale pozwalają się poczuć lepszymi od innych i wyróżnić się na serwerze danej gry. Wiadomo, większość graczy nie wydaje swoich pieniędzy na skiny, jednak znajdą się tacy, którzy potrafią wydać na swoją ulubioną grę tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych. Twórcy wykorzystują fakt istnienia małej grupy ludzi, którą zwykle nazywa się wielorybami, które są w stanie zapłacić astronomiczne pieniądze za grę. A w przypadku klasycznego hazardu możemy tak nazwać osoby, które na przykład biorą pożyczki, żeby dalej grać. Mówimy często o bardzo dużych kwotach. Zazwyczaj albo są to pożyczki od rodziny, często rodzina nie wie i pożycza. I w to się wszystko napędza taka spirala długu. No ale hazardista tego nie widzi. On cały czas ma takie poczucie, takiej iluzji, że teraz się odegra, że teraz wygra, że teraz będzie taka duża wygrana, że on wszystkie zadłużenia spłaci i jeszcze dużo na tym zarobi. To jest właśnie taka iluzja. Tak samo jak w przypadku hazardu, twórcy potrafią to udoskonalać. Wykorzystywać zebrane dane i analizować zachowania graczy, czy wykonywać testy, które mają finalnie za zadanie zwiększać ich zyski. I nawet wszystko z takimi praktykami byłoby okej. Do momentu, jak jest to czysta transakcja, czyli pieniądze za zmianę wyglądu postaci. Sprawa jednak mocno się komplikuje, kiedy skinami można handlować, a ich posiadanie przestaje zależeć od pojedynczego zakupu i zaczyna być uzależnione od szczęścia w losowaniu. Błagam, niech mi coś poleci. W 2013 roku do gry CSGO wprowadzono mechanizm otwierania skrzynek kupowanych za prawdziwe pieniądze. Dobra, Minimalware, słuchajcie, kosztuje 4,60 euro. Ja chyba go od razu, kurczę, sprzedam, wiecie? W których mamy szansę wykorzystać jedną spośród kilkunastu skórek do przedmiotów. Od takich pospolitych po legendarne, na które szansa jest zazwyczaj bardzo niska. Jest! Jest! A co za tym idzie, zapotrzebowanie jest zazwyczaj bardzo wysokie. Valve, czyli właściciel Steama oraz twórca Counter-Strike'a, od 2012 roku prowadzi też tak zwany Steam Market, gdzie użytkownicy mogą kupować, sprzedawać i wymieniać się między sobą wirtualnymi przedmiotami, pobierając przy tym 15% prowizji od transakcji. Taki model ekonomiczny w połączeniu z rzadkością niektórych przedmiotów sprawił, że skiny zdobywane w grach miały realną wartość rynkową, sięgającą od kilkunastu centów, nawet do rekordowych 6 milionów złotych za jednego skina. CS to chyba ma najbardziej taki rozbudowany rynek, że ludzie mają równowartości mieszkań czy bardzo dobrych samochodów w ekwipunkach. Ja sam w ekwipunku na Steamie mam jakieś 70 tysięcy złotych w jakiś... i tak dalej. Wprowadzenie tego systemu już w tamtym czasie było bardzo kontrowersyjne, ponieważ gracze już wtedy widzieli w tym typowe mechanizmy hazardowe, w którym to głównie kasyno, czyli w tym przypadku Valve, bogaci się. Gold! Nie, no musi być złoto, no musi być... No tak dawno tego nie robimy. Ile z tego wyjdzie? Z tych 1350 zł zobaczymy za chwilę sami. O, było czerwono, tam już były pieniążki, ale jednak nie. Druga skrzyneczka, zobaczymy co tu da ofensywnie. Kurwa, w końcu! Zaimplementowanie w... Co tam się działo na tym streamie? Że mechanizmów gier losowych, czyli tak zwanych lootboxów, miało ogromny wpływ na popularność Counter-Strike'a, co widać na przykład po tym wykresie aktywnych użytkowników. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO. Jest. Tym razem otwieramy aż 50 skrzynek. Dzisiaj otworzymy clutch case. Mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego wypadnie. Mam nadzieję. Co? Bąkol? Bąkol się załapał. Od tamtego czasu popularność gry jest mocno napędzana ekonomią, a internetowi twórcy od samego początku zgarniali masę wyświetleń na tak zwanych openingach, gdzie otwierali na filmach dziesiątki skrzynek w nadziei na trafienie rzadkich skinów. O, let's go! O, jest knife! O, Falcon Gamma Doppler, let's go! I chociaż oni też tracili pieniądze na znakomitej większości tych openingów, to ich model biznesowy cały czas świetnie się spinał, bo zarabiali z reklam wyświetlanych pod filmami, czy
czy od sponsorów. Steam Market według polityki Valve zachowuje pieniądze na platformie, co oznacza, że możemy na przykład kupić klucz i skrzynkę za 30 zł, wylosować nóż za 300 zł i możesz ten nóż wymienić na inne skiny z innym użytkownikiem. Albo możesz go odsprzedać komuś na rynku Steama za te 300 zł, a następnie wydać sobie te pieniądze na dowolne rzeczy, ale w odrębie platformy, czyli na gry, inne skiny czy to, co oferują. Ale tych pieniędzy nigdy nie wypłacimy, ponieważ Valve wspiera przepływ pieniędzy tylko w jedną stronę, czyli do swojego portfela. Więc możesz te pieniądze wydać tylko na to, co oferuje platforma. Przez ich jednostronną politykę oraz ogromną popularność CS-a utworzył się ogromny rynek dla szarostrefowych pośredników, czyli stron trzecich, które wykorzystują ekosystem danej gry i wbrew regulaminowi pozwalają z powrotem zmonetyzować wylosowane skiny. I działalność stron trzecich pozwala nie tylko ominąć 15% prowizję Steama, ale także nadaje skinom realną wartość, bo można je tam z powrotem spieniężyć, zupełnie jak żetony w kasynie. I w tym momencie świat hazardu połączył się bezpowrotnie ze światem gamingu. Z biegiem lat pojawiały się coraz to nowe strony trzecie umożliwiające użycie skinów jako środka płatniczego, na przykład do obstawiania meczów e-sportowych, czy tak trochę bardziej chamsko, grę skinami na ruletce, slotsach, minigierkach i wszelkiego rodzaju innych całkowicie losowych grach, które charakteryzowały się tym, że nieważne ile masz pieniędzy, wszystkie je możesz u nas przepierdolić. Najlepszym przykładem tego, że taki hazard trafia na bardzo podatny grunt, jestem ja. Bo sam jako gówniarz byłem zapatrzony w tych youtuberów, którzy... O, proszę! Grunt. Najlepszym przykładem tego, że taki hazard trafia na bardzo podatny grunt... A, czyli tak to ograł Kono. Okej, tak to ograł. Że on jest przykładem na to, że młodzi ludzie się wkręcają. Okej. Jestem ja. Bo sam jako gówniarz byłem zapatrzony w tych youtuberów, którzy takie stronki reklamowali i moje pierwsze filmy na YouTubie jako 13-letni dzieciak nagrywałem właśnie z ruletek, gdy... Myślałem, że na tym się wzbogacę. Jestem Konopski, jestem dzisiaj na CSGO Double. To sobie dzisiaj trochę powstawiamy. Wstawię sobie na początek tak 200 na zielone i... No byłem ciekaw, jak to ugra. Byłem ciekaw. 800 na czerwone, bo taki ciekawy paternik się ułożył. I myślę, że może być teraz szansa na zielone, bo było sporo tutaj. Był taki train, czarny, czerwony i może teraz paść zielone. Mało tego, wychowując się w tym całym wszechobecnym trainie... No. Gdzie skrzynkowo-hazardowym, to przez wiele lat byłem przekonany, że cały ten chłam jest czymś naturalnym, legalnym i nie widziałem w tym nic złego. Bo przecież wiadomo, że zawsze można przegrać, a moi ulubieni youtuberzy w to grają i skoro oni podejmują takie ryzyko i mają z tego rozrywkę, to... Ja chyba też powinienem. Twórcy takich stron dosyć szybko zdali sobie sprawę, że najlepszym targetem dla nich są dzieci i nastolatki i przez to decydowali się na bardzo cukierkową, niekiedy nawet bajkową szatę graficzną stron, a także zapłaceni idolom tych dzieciaków, żeby ich w to wciągać. Ale zanim jeszcze przejdziemy do naszego głównego bohatera odcinka, czyli Kidropa, opowiem wam jeszcze o kilku platformach, które nie dość, że chamsko wpierdalały nieświadome dzieci w hazard, to jeszcze bardziej bezpardonowo je skamowały. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest. And it's gone. What's all gone? The money in your account. It didn't do too well. It's gone. W 2016 dwóch streamerów ze Stanów Zjednoczonych, czyli T. Martin oraz Pro Syndicate, zaczęło promować hazardową stronę CSGO Lotto na swoich kanałach, które miały 10 milionów subów. Wrzucali filmiki, na których grali i wygrywali tysiące dolarów. Can we take a W? Yes, we can. Yes, we can. Okazało się jednak, że w sumie to sami stworzyli tę stronę, więc nic nie wygrywali, a tylko naganiali całe masy widzów udawanymi filmikami, które miały zachęcić młodych widzów do wpłacania na nią swoich skinów. Podobnych przypadków, w których popularni twórcy ukrywają to, że są właścicielami stron, było znacznie więcej. Na przykład kiedyś jeden z najpopularniejszych streamerów Twitcha, Phantom Lord, i jego strona CSGO Shuffle. Ale w tamtym roku mieliśmy już nasz pierwszy polski skandal. W 2016 roku jedni z najpopularniejszych youtuberów w tamtym czasie, czyli Isamu oraz Nitro, wraz ze swoją ekipą masowo wrzucali filmy, gdzie grali z skinami na stronie CSBetGo. No, jeszcze jedno, błagam! Jeszcze jedno! Bez wątpienia można było wyczuć, że po prostu promują tę stronę wśród swoich widzów. Moje, 5000 dolarów moje. Natomiast sprawa trochę rypła, kiedy inny youtuber Merwo zrobił małe śledztwo. Jakoś coś mnie naszło, żeby przyjrzeć się stronie csbetgo.com, która od wielu miesięcy była bardzo mocno promowana przez Pompa Team. I odkrył, że adres csbetgo ma przypisany adres pocztowy denitrozyku. Ja,
Ale co? To niezłe śledztwo. Nazwa.pl i kierował na ukraiński serwer, tak samo jak strona pompatim.pl, która należała wtedy do Isamu i Nitra. Strona denitrozyk.nazwa.pl. Ta strona leży na ukraińskim serwerze pompatim.pl. Tym serwerem pocztowym jest również strona denitrozyk. Kilka godzin po filmie adres pocztowy strony CSBTGO został zmieniony, a serwer przeniesiony na Litwę. I panowie się tłumaczyli, że oni to nie byli właścicielami tej strony, a jedynie osobami udostępniającymi domenę. Kurwa, jak nie serwery Metina, to jakieś... To jakieś kurwa rulety, no. Znajomemu, na którym mieli plan zbudować taki serwis, ale nie mieli odpowiednich umiejętności, żeby to zrobić, ale na szczęście znalazła się osoba, która umiała, więc oni udostępnili jej serwer, a sami w zamian za swoją szczodrość otrzymywali skiny za promowanie tej strony. Brzmi w chuj legitnie. Ja im wierzę. Afera po tych tłumaczeniach oczywiście ucichła, ale od tamtej... Nie, no mówmy się, w chuj to shady wygląda. Nawet no, w chuj shady akurat ten temat. Zresztą te tłumaczenie udostępniania serwera i wszystkiego i ktoś tam coś robi, ty to reklamujesz. No ja nie kupuję. Tego czasu, mimo bardzo wielu skandali, te pseudohazardowe strony w ogóle się nie zatrzymywały, a nawet jeszcze bardziej ewoluowały. Z tandetnych stronek przypominających wyglądem wczesny internet, do naprawdę dopracowanych w każdym celu zarówno gierek, form promocji, skrzynek sygnowanych znanymi twórcami, programów lojalnościowych, animacji i innych systemów, które mają za zadanie jak najdłużej trzymać gracza w hazardowym transie. Niekwestionowany król tych wszystkich niemoralnych praktyk, o których wam przed chwilą mówiłem, a także swego czasu najpopularniejsza strona tego typu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, nazywa się Keydrop. Według publicznie dostępnych narzędzi analitycznych Keydrop posiadał miesięcznie nawet 4 miliony odsłon, z czego aż połowa użytkowników była z Polski. I w jednym momencie potrafiło tam grać ponad 20 tysięcy osób. Jest to całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę, że nie byli nawet zarejestrowani w Polsce, ale więcej o tym za chwilę. Keydrop pojawił się nie tylko na sponsorowanych filmach polskich youtuberów albo streamach na Twitchu. Pas bagieta, jak to się robi. Ale także był sponsorem wielu wydarzeń, m.in. największej federacji freakfightowej w Europie, czyli Fame MMA. Ale były też drużyny e-sportowe, takie jak Eternal Fire. Platforma chwali się, że jest na niej ponad 12 milionów użytkowników i otworzono na niej ponad 350 milionów skrzynek. Kiedy porównamy wyszukiwania Google'a, zestawiając Keydropa oraz kasyno online albo poker, tu łatwo możemy zobaczyć, jaką dominację miała ta platforma na rynku. Keydrop dosłownie detronizował swoich rywali, niezależnie jakiej dziedzinie hazardu byśmy się nie przyglądali. Natomiast poza różnicą popularności Keydrop... No nie dziwne, bo przy takiej tak rozszerzonej kampanii reklamowej, gdzie dosłownie cały Twitch to promował, jeszcze współpraca z Fame'em, tam ogromne pieniądze szły na marketing i jak widać nie bez powodu, bo oddawało, co jeszcze bardziej nakręcało maszynkę, nie? Może ci wszyscy streamerzy też są ofiarami jak Konop? No nie wiem, bo są nieco starsi. Ale ciekawi mnie, no bo Konop na przykład teraz użył argumentu, że Fame MMA było sponsorowane przez Keydropa. No jak wiemy, Konop walczył na Fame MMA, nie? Wiedząc, kto jest sponsorem. I już wtedy nie był młody. Ale nie wiem, czy on w ogóle ten wątek poruszy. Zobaczymy, no. Nie podoba mi się, że zrobił z siebie ofiarę. Ja powiem tak, to jest cwana zagrywka i uważam, że nieźle to przekminił, żeby tak ograć ten temat. Czy ja w to wierzę? Osobiście nie. Uważam, że to jest po prostu cwane rozegranie tematu, czy ja w to wierzę, że on był jakąś ofiarą hazardu za dzieciaka? No nie, ale cwano to ograł. Cwano to ogra i myślę, że większość ludzi to kupi. Opa od kasyn online czy bookmacherów. Platformę różni to, że nie jest obowiązana żadnymi regulacjami. A zagrać tam może dosłownie każdy. Wystarczy ci telefon albo komputer z kontem Steam podpiętym. Aby zagrać w prawdziwym kasynie na żywo, musicie najpierw podpisać dokumenty, potwierdzić swój dowód tożsamości i dopiero wtedy jesteście wpuszczeni do środka. Podobnie jest z kasynem online bądź bookmacherami. Zanim zaczniecie grę, musicie potwierdzić swoją tożsamość i wiek ważnym dokumentem. Podmioty, które organizują hazard, mają obowiązek O proszę! Preliszka się załapał. Kować wiek graczy, chociaż oczywiście wszyscy wiemy, jak kulawa jest ta weryfikacja wieku przez internet i jak to się w praktyce... Czy masz 18 lat? Tak, nie? Ja pierdolę, jak na stronach porno. Jak to wygląda na Keydropie i innych tego typu stronach? Wchodzicie na stronę, klikacie zaloguj, zaznaczacie, że macie 18 lat, potwierdzacie logowanie przez konto na platformie Steam, która również nie weryfikuje wieku i klikacie doładuj konto. Tyle, nie ma żadnej weryfikacji wieku, a przypominam, że mają 12 milionów użytkowników oraz oferują skrzynki ze Spider-Manem. Teraz w dobie internetu ten hazard bardzo szybko się rozwijał, dzieci i młodzieży, bo jest bardzo łatwy dostęp do stron. Można to robić w domu.
Nie trzeba nigdzie wychodzić, nie trzeba znikać na całe noce z domu. Wystarczy tylko kliknąć i nawet jeśli ktoś jest niepełnoletni, zaznaczy sobie okienko mam 18 lat i wchodzi do gry. Po założeniu konta, żeby tam zagrać, to oczywiście musimy wpłacić pieniądze. I uwaga, bo nawet po teoretycznym zablokowaniu tej strony możemy to zrobić na prawie że wszystkie możliwe sposoby. Wpisujecie MRGH i ładujecie, możecie załadować blikiem, kartą, przelewami, kryptowalutami, giftcardami, ale też skinami do CS-a. Czy nawet kurwa Pace of Cardem, który możecie kupić w Żabce mając 10 lat. Idziesz po Pace of Carda, nawet jak masz 10 lat. No, nastolatek numer 3 zaczął grać w wieku 14 lat. Kupujesz sobie i doładowywujesz po prostu. Szkoda, że tam jeszcze kurwa nie ma Robuxów albo Żabsów. Jakim cudem przelewy 24, czyli jedna z największych bramek płatniczych w Polsce, dalej pomimo oficjalnego zablokowania Keydropa przez KAS ponad pół roku temu, oferuje tam swoje usługi płatności i pobiera od nich prowizję. Jak to ma kurwa prawo działać? Sam na swojej stronie używałem tych bramek płatniczych i zanim je wam aktywują, to muszą najpierw wejść na stronę i ją zweryfikować, więc albo świadomie udostępniają swoje usługi nie... No chyba, że bardziej mają takie nastawienie, że ta strona nie działała tylko w Polsce, tylko świadczy gdzieś tam jeszcze indziej usługi, gdzie nie została zablokowana, w związku z czym nie widzieli podstaw do zerwania umowy, może na takiej zasadzie, nie wiem. Legalnej w Polsce stronie hazardowej? Albo nie wiem, no... Kurwa, no nie zauważyli. Ja nie chcę! Trudno mi jest powiedzieć, jak to jest możliwe. No pamiętajmy, że to są jednak duże firmy, duże korporacje. Być może jest to po prostu przeoczenie. Nie, ktoś nie zauważył. Być może to jest zła wola. Trudno powiedzieć, jak to się dzieje. No, biorąc pod uwagę, że Keydrop został uznany przez KAS jako platforma oferująca nielegalny hazard, no to powiązania z takim podmiotem mogą być wątpliwe prawnie. To można by teoretycznie uznać takie działania za pomocnictwo, no z tym, że jest tutaj pewien szereg ograniczeń. To znaczy ten podmiot, który ułatwia dokonanie czynu zabronionego, musi wiedzieć o tym, że to ma miejsce i działać w celu takim, żeby ktoś ten czyn popełnił. Przelewy 20... Czyli z prawniczego na nasze mają wyjebane. 4 nawet ma w swoim regulaminie wzmiankę, że nie można na skinowe ruletki wdrażać ich płatności, a mimo to jakimś cudem nie zauważyli gigantycznych sum, jakie przepływały przez Keydropa. Dodatkowo przez to, że Keydrop został oficjalnie zablokowany przez Krajową Administrację Skarbową, to grozi im jeszcze kara nawet do 250 koła. Wysłaliśmy do przelewów odpowiedniego maila, na który mieli ponad miesiąc, by odpowiedzieć, ale takiej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Ale Konop tutaj dobrze targetuje, w sensie, że jeżeli chce uderzyć w ten biznes, to akurat ograniczenia form płatności to jest dobry trop, w sensie dobry kierunek, nie? Bo wiadomo, że same te strony się nie zamkną, oczekiwania, aż coś politycy zrobią, no to wiadomo, więc zostaje no kwestia przepływu kasy, więc to jest dobry kierunek. Ta, te 250k to mogą nawet co miesiąc pewnie płacić i mieć wyjebane, nie? Dalej, bo to dopiero początek dziwnych anomalii Keydropa. Kiedy już dokonasz płatności i uzupełnisz swoje konto na Keydrop, to masz całą gamę opcji przepierdolenia swoich pieniędzy. Otwieranie skrzynek, upgrader skinów czy bitwy między użytkownikami, w których zwycięzca zgarnia całą pulę. Cała strona jest w cukierkowym klimacie i designersko idealnie trafia w gusta najmłodszych. Znajdziemy tam skrzynki sygnowane popularnymi youtuberami, czy nawet bohaterów takich jak Spider-Man. Już abstrahując od tego, jak skupysyńskie jest promowanie hazardu poprzez postać Spider-Mana, ciekawe czy Marvel, Rockstar Games czy Ubisoft udzieliły im licencji na używanie tych postaci do promowania hazardziku skinami. Wszystko na Keydropie, niezależnie od gry, okraszone jest animacjami, dźwiękami i wygląda naprawdę atrakcyjnie. To otwórzmy sobie 5 na raz. Zebo. 5,8 miliona wyświetleń w filmach z KD. A ciekawe jak to podliczył, bo jak była ta afera i zablokowali Keydropa, to wszyscy pousuwali te materiały. Samo otwarcie skrzynki jest konstruowane w sprytny sposób, ponieważ widzimy w nim mechanizm podobny do klasycznych slotów, czyli skiny się kręcą i otrzymujemy ten, na którym wskaźnik się zatrzymał, ale tylko tak w teorii. Nieważne co widzisz obok, ten algorytm i tak jest oparty na pojedynczej liczbie, więc w momencie kliknięcia losowania, serwer strony już wie, jaką nagrodę otrzymasz. Ale takie rozwiązanie powoduje, że ma się wrażenie, byłem tak blisko tego drugiego skina, centymetr zabrakł. Dzięki temu gracze często łudzą się, że byli tak blisko do pełni szczęścia i zabrakło im bardzo mało. Więc następnym razem pewnie się uda.
Lightning Strike, Lightning Strike, zostań tu, no kuźwa pomiędzy takimi. Mamy też oczywiście cały zakres stawek, za które możemy otwierać skrzynki. Jest to od złotówki do nawet 3000 złotych. I jest to tym bardziej przerażające, patrząc na to, że każde legalne kasyno w Polsce daje osobom, które mają ewidentny problem z hazardem, na przykład możliwość zbanowania swojego konta na zawsze, albo ustawienia jakichś limitów. W przypadku Hidropa to nie dość, że takiej opcji nie mamy, to na stronie nie znajduje się nawet zakładka odnośnie odpowiedzialnej gry, ale w sumie... No bo tych rzeczy nie ma, dlatego że oni nie chcieli się klasyfikować, ani dawać jakichkolwiek podejrzeń, że tutaj jest to hazard, tylko ciągle chcą utrzymać status, że to jest lootbox. W związku z czym, mimo że wiedzą, na jakich mechanizmach bazują, to głupio by było takie rzeczy kopiować, z ich perspektywy oczywiście. Czego się spodziewać po stronie, która ufa swoim użytkownikom na słowo, że mają 18 lat? Wszystkie gry na Kidropie i siostrzanych do niego stronach są teoretycznie oparte na rachunku prawdopodobieństwa, który jest skonstruowany jak w klasycznym kasynie, czyli by właściciel się wzbogacił. Przy skrzynkach są pokazane procentowe szanse na wylosowanie danej rzeczy, a gwarancję uczciwości ma zapewniać system Probably Fair, o którym sama strona pisze, że jest to forma upewnienia się, że wszystkie szanse na wygraną na naszej stronie są losowe. Jesteśmy zwolennikami przejrzystości i absolutnej uczciwości. Zapewniamy, że nie ma sposobu na oszukanie systemu Probably Fair, więc możesz mieć pewność co do uczciwości każdego wyniku losowania. I tak, jest to powszechnie znany system, który jest wykorzystywany w kasynach online. Gwarantuje on transparentność i uczciwość. Ale czy faktycznie możemy zaufać stronie typu Kidrop? Zacznijmy sobie od spółki, na którą Kidrop jest zarejestrowany, a właściwie to braku tej spółki. Powiedzmy sobie jasno, Kidrop to fikcja. Firma, która płaci miliony złotych miesięcznie streamerom, nie ma nawet swojego biura, ani nikt nie zna jej założycieli czy pracowników. Jest to po prostu firma krzak, która posługiwała się najróżniejszymi fejkowymi adresami czy danymi. Mogliśmy zobaczyć, że mieści się w Kanadzie na jej stronie na G2A, w Londynie na Trustpilocie, czy na Cyprze na ich stronie. I to pod dwoma różnymi adresami i spółkami. Zależy, kiedy byście spytali. Mieli też przez chwilę adres w Gruzji, ale on prędzej prowadził do Gruzów niż jakiegoś poważnego biura. Ale żaden z tych adresów nie był prawdziwy i w najlepszym wypadku kryły się pod nimi wirtualne biura. Zarejestrowanie firmy w innym kraju, a szczególnie takim jak Malta, Cypr, czy w ogóle poza Unią Europejską jak Gruzja, no znakomicie utrudnia polskim organom identyfikację, kto w rzeczywistości za tym podmiotem się kryje. Już nawet samo sprawdzenie tego podmiotu to jest dość trudne w praktyce. Dodatkową kwestią jest oczywiście to, że wiadomo jest, że na Malcie, na Cyprze zasady podatkowe są znacznie korzystniejsze niż w Polsce, więc ja myślę, że tu jest podwójna korzyść dla tych podmiotów. Raz utrudnienie znalezienia, utrudnienie identyfikacji, a no korzyści dodatkowe. W identyczny sposób zarejestrowane są te wszystkie nielegalne kryptowalutowe kasyna, które ostatnio zaczęli promować polscy influencerzy, ale o tym za chwilkę. Portal działał pod różnymi domenami, m.in. kidrop.pl, kij-drop.pl, kidrop.com czy kij-drop.gg. Firma ewidentnie zmieniała swoją tożsamość. Widniała jako zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, gdzie mieli niby biuro w centralnym Londynie, no ale adres znowu był wirtualnym biurem. Czyli do tej pory mamy stronę z hazardem dla nieletnich, zarejestrowaną nie wiadomo gdzie, na nie wiadomo kogo, niby wszędzie, ale jednak nigdzie, która toszuje swoje pochodzenie na wszystkie możliwe sposoby. Ale to i tak nic, bo zapraszam was do wspólnej lektury Kidropowego regulaminu. Mamy tam kilka naprawdę odważnych zapisów, ale ciekawsze jest to, czego tam nie ma. Mamy tam brak konkretów, jak chodzi o jurysdykcję, odpowiedzialność, brak szczegółów dotyczących procedur weryfikacji, supportu, korespondencji prawnej i wielu innych informacji, które po prostu powinny się tam znaleźć. W regulaminie znajduje się zapis, że uwaga, te wszystkie waluty na ich stronie, jak złoty, dolar, euro czy ruble, to nie są realne waluty, tylko oznaczenie voucherów, które mogą być wymieniane na różne usługi na stronie. Nie, no to jest kurwa, to są takie, wiecie, no wszystko jest oparte na jakichś kurwa kruczkach prawnych, na jakimś takim... W sensie, ja nawet nie jestem zaskoczony, nie, że tam są jakieś takie, jak rejestrujecie sobie na Cyprze jakąś firmę, nie macie siedziby, wiecie, że to co robicie jest w chuj shady, a może nawet uważacie, że jest nielegalne, ale jakimś cudem się udało. No to nawet nie dziwi mnie, że i w regulaminie masz takie kwiatki, że kurwa, no niby PLN to nie PLN, tylko jakiś voucher, no. Już tak się zabiera w całości tego spierdolenia, że nawet nie jestem jakoś zaskoczony zbytnio. Ale są tam jeszcze ciekawsze punkty mówiące, że uwaga, Kidrop nie gwarantuje
że informacje zawarte na ich stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne i że nie wprowadzają w błąd. A ty jako użytkownik, to według ich regulaminu, wyrażasz zgodę na korzystanie z witryny internetowej według własnego uznania, własnej woli i na własne ryzyko. Dodatkowo akceptujesz i uznajesz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących w twoim kraju praw, więc według ich samych, gdy łamiesz prawo grając na ich platformie, to nie strona czy twój ulubiony influencer będzie za to odpowiadać, ale ty, drogi graczu. Poza tym ich regulaminem można się podetrzeć, bo zmieniają go ciągle, kiedy chcą i jak chcą. Pamiętam jego kilka wersji, a jakoś na stronie nie mamy żadnych dat o aktualizacjach albo jakiegoś archiwum. KeyDrop też nie informuje o tych zmianach użytkowników, zresztą nawet nie mają jak, bo logują się przez platformę Steam, która nie daje im maila czy numeru telefonu użytkowników. A tu się robi jeszcze ciekawiej, ponieważ KeyDrop nie posiada skinów, które oferuje wam na swojej stronie. W wielu miejscach na swojej stronie deklarują, że uwaga, mogą nie posiadać skinów, które wygrywasz. No i masz wtedy dwie opcje. Albo wymieniasz je na inne, albo sprzedać i spróbować swojego szczęścia, otwierając inną skrzynkę. Więc rozumiecie, jeśli oni sami nie posiadają skina, który możesz wygrać, to znaczy, że grasz o wygrane, których nie posiadają. Innymi słowy, KeyDrop tworzy własne pseudoskiny, skiny widmo, które istnieją tylko na ich stronie, w ich systemie. Nie mają żadnego bezpośredniego pokrycia w rzeczywistości w ekwipunku na platformie Steam. Prowadza to użytkowników w błąd, ponieważ zakładają, że wygrywają. Tutaj jaki easter egg. KeyDrop. Zakładają, że wygrywają rzeczywiste przedmioty, podczas gdy w rzeczywistości operują tylko obrazkami na swojej stronie. Więc jak już jakimś cudem zdarzy wam się... Tak co zasady, to ogólnie są jakieś obrazki na stronie, nie? W sensie, czy w gierce. To w ogóle jest już ciekawa sprawa, nie? Że rzeczy tak wirtualne. Bo to jest jak NFT jakieś, no. Ludzie się umówili, że jest to coś warte, jest jakiś rynek wokół tego, wymieniają się tym, handlują. Ciekawe, czy Konom jakoś tam poruszy to w tym aspekcie. Ale można było poczekać, jak był skin już na stronie, to wtedy wypłacić. Tak, ale jemu chyba chodzi o to, że ta wygrana, którą niby w tamtym momencie masz, to że kręcisz czymś, czy wygrałeś coś, czego de facto oni nie posiadają, czyli skąd wiesz, ile tak naprawdę tego posiadają. Wiesz, o co chodzi? Jemu chyba o to, że to był ten argument. Wygrać rzadkiego skina na KeyDropie, to platforma może wam odmówić wypłaty i możesz go wymienić na kilka innych, albo sprzedać i grać dalej, co zwiększa tylko prawdopodobieństwo, że przegrasz swoje środki. No bo zakładając, że rzucam go z tchą raz, no to mam szansę 1 do 6, by trafić szóstkę. Natomiast kiedy zrobię to drugi raz pod rząd, szanse na dwie szóstki wynoszą już 1 do 36. To jest najgorsze. Ale załóżmy, że udało wam się. Wygraliście te naprawdę drogie, mistyczne skiny na KeyDropie. To nagle platforma sobie przypomina, że wypadałoby sprawdzić waszą tożsamość przed wysłaniem tych skinów. Musisz im wysłać skan dowodu osobistego, swoich danych i co się okazuje? Jak masz poniżej 18 lat, to pożegnaj się z kontem, no bo złamałeś ich regulamin. Oczywiście też zapomnij o swoich skinach. Więc jak wpłacasz pieniądze i je przegrywasz, to jest zajebiście. Jest git. Nie mamy problemu. Nie chcemy sprawdzać twoich danych. Możesz być kurwa nawet 10-latkiem. A kiedy już trzeba ci więcej wypłacić, no to sorry. Trzeba cię jednak... A to serio tak jest? Bo ja serio nigdy nie grałem na KeyDropie. W sensie w ogóle na tych skrzynkach. Nie mam pojęcia, jak to działa. Znaczy, no mam pojęcie takie, jak oglądam gdzieś tam filmy na ten temat. Osobiście nigdy nie korzystałem. Tak jest i w aplikacjach do betowania. Przecież takie są bookmacherów. Ja mam bana na KeyDropie i wiem, że mogę wpłacać, ale wypłacać nie. Okej. Okay. Tak dokładnie prześwietlić, mimo że jesteśmy firmą krzakiem z lewym adresem i nie masz do nas żadnego kontaktu. Mimo że taka procedura weryfikacji użytkownika bez żadnych licencji jest po prostu nielegalna, to wysyłaj pan dowód, bo skinów nie dostaniesz. I to jest straszne. No to też pytanie, bo to co, to KeyDrop we własnym zakresie wtedy weryfikował dowody, czy może, nie wiem, jakąś firmę zewnętrzną mieli, która to robiła za nich, bo przecież to jest, jak macie taki ruch na stronie, jednocześnie chcecie zachować jakąś wiarygodność, no bo zależy wam na tym, żeby ludzie grali, więc nie może być tak, że masowo ludziom nie wypłacacie skinów, tak? No to jakoś i tak trzeba przerabiać te wszystkie rzeczy. Ciekawe. W takim razie kto brał za to odpowiedzialność, chociaż kurwa, no wysyłać dowód do takiej stronki, no to podziwiam za odwagę, w cudzysłowie. Strasznie skurwysyńskie. Nieważne, czy wygra, czy przegra osoba niepełnoletnia, nigdy legalnie nie będzie mógł wypłacić swoich pieniędzy. Do tego dochodzi też kwestia prywatności i tego, że jakaś firma postawiona na ukraińskim serwerze, zarejestrowana w wirtualnym biurze na Cyprze, ma nagle przetwarzać setki tysięcy dowodów tożsamości. I ja już sam nie wiem, co jest gorsze. Wysyłanie swojego dowodu w firmie zarejestrowanej nie wiadomo gdzie, czy kuszenie dzieciaków, żeby zagrali po to, by im potem niczego nie wypłacić. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, czy firma
firma, która nie podaje do siebie żadnego kontaktu, nie ma biura, nie ma podanego właściciela, jest zarejestrowana wszędzie, ale nigdzie, czyli w Gruzji, w Kanadzie, na Cyprze, ukrywa swoje dane i zmienia je jak skarpetki, zresztą tak samo jak regulamin, czy na przykład swoje domeny. Czy taka firma wydaje wam się godna zaufania? No z jakiegoś powodu 12 milionów osób, w tym większość z Polski, odpowiedziało, że tak. To jest kupa możliwe, że przez 7 lat taki pseudohazardowy potworek rósł tuż pod nosem polskiego systemu prawnego, przetaczał przez siebie grube miliony złotych w skinach, wypłacał miliony influencerom, operatorom płatności, programistom i całej masie innych podmiotów i nikt przez ten cały czas nie powiedział sprawdzam. Ty, ale co ty chcesz sprawdzać? Przecież to w internecie jest pokazane czarno na białym. To co ty będziesz to sprawdzał? Ty jesteś nienormalny? Myślisz, że ludzie kłamią albo głupi są? Jak ci matka powie, że fasolowa na obiad, to co ty będziesz w garnku fasoli szukał? Pomimo budowanych dekadami regulacji mających na celu sprawić, by wszystko odbywało się uczciwie. Przede wszystkim ustawa z 2009 roku o grach hazardowych, wielokrotnie nowelizowana. No a także w zakresie czynów zabronionych to będzie kodeks karny skarbowy. Raczej żaden szanujący się rodzic. To jest jakiś komentarz. To materiał Konopa jest chujowy, niby mówi o tym, że nielegalny hazard jest zły, a w tym materiale nigdzie nie ma wspomnienia o jedynym polskim legalnym kasynie, gdzie w wersji demo kasyno było podkręcone i była o ta afera, która nikogo nie zainteresowała i do tego wokół tego legalnego polskiego kasyna kręcą się podejrzane typy, które tym rządzą. Nie widzę wielkiej różnicy z Kid Dropem co do uczciwości. Ale skąd wiesz, przecież jeszcze cały film został, przecież to jest 30 minuta, to jest 1/4 filmu. Nie wiemy, o czym jeszcze będzie mowa, a poza tym nawet idąc tym tokiem myślenia, to co, to, że jedna rzecz jakaś jest robiona nielegalnie albo niemoralnie, to znaczy, że o innej rzeczy robionej nielegalnie lub niemoralnie nie możesz powiedzieć? Nie puściłby swojego 15-letniego dziecka do kasyna. Przegrałem! Tymczasem w internecie wręcz roi się od dzieciaków, które pod płaszczykiem cukierkowych postaci, skrzynki swojego idola i przede wszystkim dobrej zabawy są stałymi klientami pseudokasyna zarejestrowanego nie wiadomo gdzie, na nie wiadomo kogo. Gdzie na drzwiach macie wielki napis, że oni to w sumie wam nie muszą wypłacać dokładnie tego, co wygraliście. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? To pisze, niech pan se przeczyta. Mamy do czynienia z nieuregulowanym hazardem niespotykanej dotąd skali, nad którym nie ma żadnej kontroli. A to oznacza, że właściciele strony mogą sobie dowolnie zmieniać algorytmy, ustawiać te gry jak chcą, zmieniać szanse w dowolnym momencie i nie ma żadnej instytucji ani audytów, które sprawdzają uczciwość takich gier, co już samo w sobie jest przerażające. Ale stanie się jeszcze bardziej przerażające, jak zerkniemy na skalę tego przestępczego. No czy kurwa, ja to mam takie coś, że ja uważam, że to jest szczególnie właśnie wokół skinów do CS-a, bo tam chodzi też o realną kasę, nie? Ja uważam, że dlatego to się tak rozpasało, no bo zobaczcie, no są też jakieś, nie wiem, inne gry, w których też są skiny. Ja pamiętam, jak, nie wiem, były chipsy, tak? I w których były Pokemony, no i też mógłby ci wypaść lepszy Pokemon, mógł ci wypaść gorszy Pokemon i pamiętam, się grało te Tazosy, czy inne tam rzeczy i wpierdalałem na kilogramy Cheetosy akurat wtedy o smaku keczupowym. Więc ten, potem jeszcze chyba w Lejsach były te, że pieniądze tam, że stówka nawet mogła być, czy jakieś ten, bo jakieś 10 złotych miałem. I wiecie, za dzieciaka to kurwa, podbije świat. Więc pamiętam różne takie mechanizmy wokół tego, natomiast jak już się skupiamy właśnie na skinach, no to nie wiem, no pamiętam też, że w LoLu otwierałem skrzynki i wypadały losowe skiny, natomiast moje nastawienie było takie, że to było wokół, no wokół tej gry ja nie miałem z tyłu głowy, że o, będę miał takiego skina, a potem go sprzedam, na tym zarobię, kurwa, i se, nie wiem, kartę graficzną kupię. Tylko wiedziałem, że to jest w obrębie gdzieś tam tej gry. Natomiast właśnie to, że wyszły, że cały ten mechanizm wyszedł poza właśnie te ramy tego, tylko że to się też przeradza w realne pieniądze, bo potem te skiny można sprzedawać, no to to jest tutaj popierdolone i to nakręciło całą popularność tego mechanizmu, bo ludzie pod przykrywką tych skinów, no tak naprawdę w głowie nie mają, o, jaki ładny skin, tylko mają, o, ile on jest wart, bo już jest na rynku za jakąś kwotę. Konta z niektórymi skórami z LoLa są warte grube pieniądze, no ale to nie jest ten biznes, wiesz, to nie jest jakby, w ogóle to nie jest ta skala, nie? Ja rozumiem, że tam jak się uprzesz, to możesz coś takiego zrobić, ale to w ogóle nie jest ta skala. To, ile jest mechanizmów, stron i różnych rzeczy dookoła skinów akurat do CS-a, to jest chore, to jest popieprzone. Przecież to jest super plus, że jest wartość, a nie w LoLu chujnia, że nie można tym handlować. Dobra, spoko, to może być wartość dodana, jeżeli to właśnie opakujesz w takim razie w ramach hazardu. Jeżeli to obchodzisz i mówisz, a bo to tam, wiesz, lootboxy, bo to tam skinki, haha, to tam, to by się przejmował, no to wtedy już mamy ten temat jak tutaj w filmie. Natomiast jeżeli byś to nazwał normalnie hazardem, że te przeskakujące okienka to są dokładnie te same jak na slotach, no to wtedy okej, nie? Masz różne obwarowania, sprawdzanie tego i tak dalej.
masz, wiesz, wszystko dookoła. Jeżeli tego nie ma i obchodzisz to w ten sposób, no to potem powstają takie materiały jak konopa. No. Po prostu chodzi o to, że udawanie, że w skinach do CS-a chodzi o skin, no jest kurwa XD, no. Bo tam nie chodzi o skin, chodzi o kasę. Kidrop sam chwali się na swojej stronie statystykami, które mówią, że zostały otwarte na nim ponad 382 miliony skrzynek. Cena jednej takiej skrzynki waha się od złotówki 15 groszy do aż 3000 zł. I na podstawie tych danych możemy już sobie oszacować, ile pieniędzy przepłynęło przez tę platformę. Do tego potrzebujemy zebrać troszkę danych, których sama platforma oczywiście nie podaje, ale chwali się za to na głównej stronie możliwością podejrzenia w czasie rzeczywistym wszystkich padających wygranych, które linkują do profili, gdzie widać wszystkie dropy danego gracza. Poprosiliśmy programistę o napisanie bota, który zbierze danych z tych profili i na podstawie tej próbki możemy już sobie trochę rzeczy policzyć. Żeby próbka była rzetelna, potrzeba danych od dużej ilości graczy. I dlatego bot zebrał bazę danych ponad 25 tysięcy profili i 17 milionów wykonanych na nich akcji, do których zalicza się zwykłe otwieranie skrzynek. Ja pierdolę, ty. Dobra. Case Battle, Upgrader i wiele innych. A zaczniemy od najbardziej rozpoznawalnego trybu na stronie, czyli ile Kidrop mógł zarobić na samym otwieraniu skrzynek. W naszym zbiorze podsumowaliśmy sobie dane dotyczące otwarć różnych 199 skrzynek dostępnych na Kidropie, które łącznie kosztowało graczy 30 milionów złotych. Skalując te dane z próbki do całkowitej liczby otwartych skrzynek, otrzymujemy obrót na poziomie 7 miliardów i 600 milionów złotych. Natomiast wartość wygranych, również wzięta z próbki i wyskalowana do wszystkich otwartych skrzynek, wynosi 6,7 miliarda. I jak odejmiemy sobie te dwie wartości, to wychodzi nam profit Kidropa na poziomie ponad 900 milionów złotych. A pamiętajmy, że to tylko jeden z trybów dostępnych na platformie. Lecimy dalej, kolejny tryb, czyli Case Battle. Ten tryb z kolei to nic innego jak otwieranie skrzynek przez kilka osób naraz i zgarnięcie całej puli wygranych przez tego, kto akurat miał najlepszy drop. Więc teoretycznie tamtejszy obrót wlicza się do obrotu skrzynek. Oj. Kota walnąłem pointerem. Przypadkowo. Ale nie możemy zapominać, że w Case Battle bardzo wielu graczy gra z botami podstawionymi przez stronę. I jak taki bot wygra, no to Kidrop inkasuje cały profit. Zróbmy więc bardzo optymistyczne dla Kidropa założenie, że boty biorą udział tylko w 20% bitew i uczciwie wygrywają tylko 37% z nich. Co możemy wywnioskować ze strony? Po przemnożeniu tych procentów wychodzi nam jakieś 5% obrotów całego Case Battle, czyli około 330 milionów złotych. Ale w drugim, nieco mniej optymistycznym wariancie, załóżmy, że boty znajdziemy w 50% bitew. Wtedy wychodzi nam nawet wartość rzędu miliarda złotych. Natomiast jest to jednak liczba oparta na pewnym założeniu, więc podaję ją tylko jako ciekawostkę. Ale to jeszcze nie koniec wyliczeń, no bo nie zapominajmy, że na stronie jest Upgrader, który daje nam jeszcze bardziej dokładne i niestety przerażające dane. I na podstawie dużej próbki ponad miliona upgrade'ów dostajemy średnią wartość na poziomie 47 zł. Następnie mnożymy to przez 140 milionów upgrade'ów, którymi Kidrop chwali się na stronie. I na podstawie estymacji wychodzi na to, że przez sam Upgrader przeszły skiny o wartości ponad 6 miliardów i 700 milionów złotych. I ta kwota to jest obrót, czyli suma wartości wszystkich upgrade'ów. Kurwa, na takie lekcje to sam bym przychodził. Ale to nie koniec, bo przy upgraderze możemy sobie jeszcze bardzo łatwo policzyć, ile tych pieniędzy zostało u Kidropa, bo biorą sobie oni od upgradera równo 10% prowizji. Co widać po tym, że kiedy chcemy postawić skina za 2 zł i wygrać takiego za 4 zł, to mamy równo 45% szans. I samo to 10% przemnożone przez 6,7 miliarda daje nam 670 milionów złotych dla Kidropa. Wszystkie obliczenia, przez które przeszliśmy w bardzo uproszczonej formie, będziecie mieli do wglądu w opisie. Mamy więc 916 milionów złotych ze skrzynek, 670 milionów prowizji z upgradera, kilkaset milionów zarobionych z botów na Case Battle, więc nawet w optymistycznym dla nich założeniu, które nie wlicza Case Battle, Kidrop mógł na tym wszystkim zarobić około 1,5 miliarda złotych. Ciekawe, jak blisko są te wyliczenia.
No i to też trzeba pamiętać, że to jest przez, jak rozumiem, to są dane z całego okresu istnienia strony, nie? Jak myślisz, Rebo, czemu głównie mężczyźni padają ofiarą hazardu? Jestem kobietą i nie rozumiem, a chciałabym. Szczerze, nie wiem, ale może to przez jakąś większą skłonność do ryzyka, może tutaj też jakieś kwestie, nie wiem, hormonalne wchodzą w grę, to jak mężczyźni funkcjonują. Może też jakieś aspekty społeczne, że zwykle to też tak samo na mężczyznach wisi temat, wiesz, jakiegoś bycia bogatym, jakiegoś przynoszenia pieniędzy, zdobyczy do domu, że tak powiem. Ale to tak na szybko myślę. Nie? Może są jeszcze jakieś inne przyczyny. Może się też to wiąże z jakimiś innymi uzależnieniami, na przykład alkoholizmem i to też trzeba było na przykład z tej strony spojrzeć, że to też wtedy ludziom łatwiej wchodzić w takie rzeczy. Przez kobiety? Nie, nie wiem, czy przez kobiety akurat. Wiem, że wydaje się to nieco abstrakcyjne i badania mówią, że ludzki umysł ma problem z wizualizowaniem sobie takich liczb, więc postaram się wam to ułatwić. To jest 10 złotych. To jest 1000 złotych. A to jest 100 tysięcy złotych, czyli nadal 15 tysięcy razy mniej niż to, co wedle tej estymacji zarobił Kidrop. Kurwa, chyba będę potrzebował większe studio. Bo dopiero tutaj jestem w stanie pokazać wam, z jak gigantyczną skalą mamy do czynienia. Obok mnie znajduje się paleta, na której mamy 9 milionów złotych i teraz wyobraźcie sobie 172 takie palety. To dopiero pokazuje, z jak gigantycznym procederem mamy do czynienia. Miliardy złotych przychodu. Oczywiście jest to tylko estymacja i nawet mimo bardzo dużej próbki, może się ona delikatnie wahać. Ale nawet jakby tych pieniędzy było o połowę mniej, ba, nawet 10 razy mniej, to wciąż mówimy o 150 milionach złotych. Jest to co najmniej lekko niepokojące, że takiej skali hazard może sobie latami kwitnąć bez żadnej kontroli. Skala tego procederu w połączeniu z brakiem regulacji ze strony rządu, czy kuźwa weryfikacji wieku grających, tworzy nam cholernie niebezpieczną sytuację, w której dosłownie miliardy złotych w skinach były latami mielone na stronie bez żadnej zewnętrznej gwarancji uczciwości. No niestety Kidrop nie pomagał i nie udzielał się charytatywnie. Nie słyszałem o tym, aby wspierał WOŚP albo kupował domy dla powodzian. W związku z czym fani Kidropa tutaj nie znajdą argumentu, żeby ich bronić. Także chyba, że o czymś nie wiem. Wspierał streamerów? A, no tak, zapomniałem. Wspierał streamerów. No tak. Kidrop pojawiał się nie tylko na streamach czy filmikach, ale także na eventach. Internet był praktycznie codziennie zalewany treściami, które promowały Kidropa. Żeby dać wam chociaż trochę skali, to wyobraźcie sobie, że tylko jeden twórca, czyli Isamu, po tym, gdy usunął filmy związane z Kidropem, stracił aż 47 milionów wyświetleń. No dobra, ale Isamu to akurat chyba skrajny przypadek, przecież on tak napierdalał tymi filmami jednocześnie jako chyba jeden z niewielu kręcił na tym spore liczby, że ludzie z jakiegoś powodu oglądali. I zresztą sam też opowiadał, że Kidrop dla niego był kroplówką finansową i że zawsze jak było źle, to był Kidrop. I tam było coś serduszko dla Kidropa. Ja pierdolę. Isamu w pewnym momencie to każdy film był Kidrop? No teraz też są u Isamu filmy, tylko z innych skrzynek. Z polskich youtuberów filmy z Kidropa mogliśmy zobaczyć u Bungie. Mam nadzieję, że wygrałeś, Bitu. Bardzo się cieszę, bo nie chciałem solo wygrać. Nolifa. Jesteście z Pandora za 5000 zł. Jawora. Bit będzie zadowolony. Zebo, Zonego, Multiego. Ale na pewno nie jest to dziwne, widzowie, że czas na segment sponsorowany Kidrop. I wielu, wielu innych. Stop 50 polskiego Twitcha aż 30... O, proszę, Slayprox, brak skrzynek, Bonko, brak skrzynek. Tu trzech twórców promowało Kidropa, a 9 kolejnych bliźniaczo podobne platformy, takie jak Helke... Uwaga, skupmy się też. Helka Damian, brak skrzynek. A 9 kolejnych bliźniaczo... Blackfire Eyes, brak skrzynek. I... Kto tu jest? Krzysztof! Proszę bardzo, Arquel. Kasix na szaro. Już nie ma skrzynek. My takie jak Hellcase, CS Fail i GeForce Kings, które są bardzo podobnie skonstruowanym pseudo-hazardowym syfem i praktycznie zupełnie niczym się nie różnią. Dosłownie kurwa niczym, przecież... To wygląda, jakby wszyscy nawzajem spisywali od siebie zadania. Kidrop był także sponsorem największych federacji freakowych, czyli na przykład Fame MMA. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem. Kurwa, jeszcze pamiętam te reklamy z Isamu, które były. Isamu to był mega z Kidropem akurat związany. Jak ten, jak było, że on niby przychodzi do lekarza i lekarz mu skrzynki przepisuje. Ja dole, pamiętam to. Czy Hajlik, której grupa docelowa mocno pokrywała się z internetowym ruchem. Podczas galczy programów serwis był promowany spotami czy logotypami na ściankach. I doskonale pokazuje... Konop, jak ten. Podczas przemycił. Galczy programów serwis był promowany spotami czy logotypami na ściankach. No, czyli jakby co, to się odniósł, nie? I doskonale pokazuje nam to skalę problemu, bo kiedy ponad 85% najpopularniejszych streamerów w Polsce było sukcesywnie kupowanych przez tę czy inną stronę skinowo-hazardową, a niektórzy nawet przez kilka z nich.
Siona, Krysia! Siemanko, widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GeForce Kings. To nie ma co się dziwić, że wszystkie czerwone flagi były przez lata zamiatane pod dywan. Ręka rękę myła, a samo granie na tych stronach zostało znormalizowane do granic absurdu. Influencerzy idealnie trafiają w grupę docelową Kidropa, którą... no, niestety są dzieci. Nie otwieraj tego, Anna. No jest. 450, dobra. Ej, dobra, ty. Nie jest tak źle. Które chłoną jak gąbka wszystkie patologiczne wzorce związane z hazardem. Nie wiem, to powiem wam, no jest 42 minuta, nie? Okej, okay, ale... no tak oglądam ten materiał i TBH oprócz jednej jedynej szansy, że ten materiał spowoduje, że politycy zainteresują się tematem i coś by stwierdzili, że nie wiem, trzeba popracować nad definicją lootboxa i w ten sposób to upierdolić, co w niektórych krajach się wydarzyło swoją drogą, to tak naprawdę co? No liczysz na jakieś sumienie streamerów, jak oni to mają w dupie. Community tych streamerów ostatecznie ma to w dupie. No tak zasadniczo to... bo wiecie, no był tłumaczony cały mechanizm, wszystko, tylko że trochę mam wrażenie, że osoby, które o tym wiedzą, no to już o tym wiedzą i ten film jakby do końca ich niczym więcej uświadomił, a ci, którzy nawet nie wiedzieli, to tak oglądają, mają takie, no spoko, nie? Okej, no to może to nie fajne, ale nic więcej się nie wydarzy. Streamerzy nie sądzę, żeby nagle mieli jakoś się po sumieniu podrapali i stwierdzili, no, może to niewłaściwe. Ja to bym się nie zdziwił, jakby ten Rybson to oglądając jeszcze by swój kod promował. Schemat promocji tej platformy był bardzo prosty i opierał się na wykorzystywaniu autorytetu influencerów, którzy po prostu grali sobie na takiej stronie i pokazywali przy tym dobrą zabawę. A skoro oni to robili i skoro Twitch czy YouTube był pełen tego syfu, skoro reklamy tej strony leciały na galach frikowych... osoba młodsza ma zaszczepiane w głowie już od małego. Skoro takie reklamy są wszechobecne w branży i każdy influencer dobrze się bawi na takiej stronie i w sumie to żaden nie mówi, że była krzywa, to było to normalizowane do tego stopnia, że traktowało się to jako legalną, niewinną rozrywkę. Oddało! Oddało dla Kasprzyka Szymona! O mój Boże! Tak ma trzy, tak to ma być, tak, 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 trzymacie kciuki i tak dla mnie oddaję. I pewnie teraz część z was... no i potem się stawia osiedla. Teraz myśli, że dobrze, że to się skończyło przez decyzję ministra finansów. Tylko, że się nie skończyło. No, ja myślę też sobie, że bardzo dużym takim czynnikiem, który powoduje, że dzieci i młodzież wchodzi w te gry, to jest reklama przez ich idoli. Wyobraź sobie, że wpłacasz taką dropa stówę, a za pół godzinki grasz sobie turniejowe właśnie taką awupką czerwoną, nie? Patrz, to było randomowe! Dobra, gramy dalej. No i to jest właśnie to. Wow, 312 ze skrzynki ze 100 zł. Nie, no to już nie ważne, że ja teraz tracę. Ja chcę wykręcić znowu jakąś grubą rybę. O, proszę, jaki zajebisty stan, nie, proszę cię. Spierdolisz! Ja już się bałem, bo był ten dźwięk takiego szybszego spinowania. Kolejne 100 koła. Jezus, dojdź, proszę, mamy to 800 tysięcy. Ja pierdolę. To jest mój dzień, widowie. Promocja Kidropa odbywała się przez masę filmów z atrakcyjnymi miniaturkami oraz tytułami, gdzie wręcz sugerowali, że jest to wspaniały sposób na wzbogacenie się. I samo, jak z 90 zł zrobiłem 32 tysiące, jak pomnożyć majątek? 1% na 180 tysięcy, udało się. Rekord świata, pół. No trzeba przyznać, że i samu to zawodowiec w tej reklamie. No, z drugiej strony jak napierdolił, tam chyba było coś, że 17 tysięcy filmów z tym. No to... 1 000 000 zł, mamy to, trafiłem 100 tysięcy. No liw, zrobiłam 75 tysięcy za darmo. To jest warte 185 tysięcy i jest moje. No i większe szczęście. Dostałam 53 tysiące złotych. Pierdolę. Zebo, zrobiłem 35 tysięcy z 10 złotych. Mam szczęście. Osiągnąłem cel. Kurs Freeza. Ale widzowie moi kochani, dzisiaj pogadamy o rekinie biznesu. Ja tu też jestem rekin. Zebo to cwano robił, bo żeby wykręcać wyświetlenia, to brał jakieś takie często gówno tematy, ale żeby miniaturka była trochę inna niż związana ze skrzynkami i ten, i właśnie grał w skrzynki i coś tam pierdolił dookoła. Ja chyba jakiś jeden taki jego odcinek oglądałem, bo się dałem zbejtować, ale potem już wiedziałem za każdym razem, że... Kinem biznesu, bo oczywiście z tych 36 tysięcy dzisiaj zrobimy 50 tysięcy. Tak, Zebo do dedykowanego filmu z Kidropa potrafił wykorzystać wizerunek Freeza i na przykład Buńskiego albo Czuksa, czyli twórców, którzy szczególnie w tamtym czasie docierali do wielu dzieciaków. Ryzyko popłaca. 16 tysięcy złotych w 6 minut. 1000 z 10 złotych. Mamy jeszcze Zonego, ale tego to nawet mi się... no, nie chce mi się tego czytać, ale jest to no spam Kidropa na kanale z miniaturkami typu... Ale to ogólnie są też takie kanały całe, no okej, okay, one nie kręcą takich wyświetleń, ale zasadniczo są takie całe kanały poświęcone skrzynkom, w sumie jak te, ale niekoniecznie na takich wyświetleniach i tego też jest spam. Ale też dla mnie to jest w sumie, nie wiem, tak się zastanawiam nawet, kurwa, że ktoś ogląda takie filmy, że ktoś takie filmy ogląda, wchodzi i patrzy, jak ktoś, kurwa,
kręci na tych slotach skinowych. Nie wiem. Bo też się rozumiem, że ktoś, nie wiem, na live to robi, nie? Czy coś, że wiecie, jest to na żywo, tak jak ludzie tam hazard oglądają jakiegoś Rosztejna czy innego tam na Kiku czy coś. Ale kurwa, że taki, nie wiem, film już z zapisem i siedzisz i oglądasz, jak ktoś tam kręci, nie? To tak XD. I trzeba tutaj wspomnieć, że masa tych twórców miała dzieci jako grupę docelową. Niektórzy posunęli się do tego stopnia, że wprost wrzucali filmiki, w których promowali promocję Kidropa na Dzień Dziecka. Złoty kot na 100 złotych na Kidrop, na Dzień Dziecka dla każdego. Dzień Dziecka na Kidrop. Yeah. Otworzyłem nowe skrzynki na Kidrop na Dzień Dziecka. Najlepsza aktualizacja. Oprócz tego mieliśmy też sporo filmików, które dokładnie instruowały dzieciakom, które nie miały jeszcze konta w banku, jak mogą dokonać wpłaty poprzez Paysoft Card, czyli taką przedpłaconą kartę z Żabki, którą może kupić każdy dziesięciolatek. Ale to wciąż nie jest wszystko, bo twórcy nawet nie oznaczali, że strona jest 18+. I u większości z nich nie było żadnych stawek informujących o ryzyku związanym z hazardem. Ale chyba największym przekrętem było to, że twórcy przez bardzo długi czas nie informowali nawet widzów, że grają za nieprawdziwe pieniądze. Tak, dobrze słyszeliście. Twórcy kupieni przez Kidropa grali wirtualnymi pieniędzmi, które doładowała im firma. Nie mogli ich nawet wypłacić. I te wszystkie reakcje na wygrywanie czy przegrywanie to zwykły teatrzyk i oszukiwanie widzów po to, by wzbudzić w nich emocje i zachęcić do grania. Jakiego? Chcesz kliknąć? Ja. No. Ale za 2000 zł. Ile? Ile? Ale naprawdę. Na serio. Ilu? Zobacz, ile to kosztuje. Ale co? Porsche. Ale co? To jest za 10 tysięcy ten? Za 8. Nie. No klikaj, ty. Robert! O! Ja pierdzielę, ty! O! 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 Jaki stan, jaki stan, jaki stan? I mamy profit, widzowie! Ale to nadal, kurwa, nie jest tyle pieniędzy, co powinno być. To teatralne robienie z tego rozrywki przekładało się na ogromną popularność strony i wzbudzała jej zaufanie. A tu się robi jeszcze ciekawiej, bo twórcy oprócz udawania, że grają za prawdziwe pieniądze, mieli mieć podkręcone szanse na losowanie lepszych przedmiotów. Ja miałam teoretycznie Oho! Klasyczne ujęcie. Klasyczne ujęcie z panią Katarzyną. A to nie tak, że w zależności od umowy, jaką mają, niektórzy mieli takie umowy, że dostają trochę mniej siana, jeśli wygrają kasę na stronie, to jest ich. No, pewnie mogło tak być, aczkolwiek zakładam, że jednak u większości to były wpłacone pieniądze na potrzeby, wiesz, reklamy, nie? Mimo wszystko. Kasik z ikona walki z Kidropem, tak, nawrócona. Wpłacony drop na Kidropie. Więc gołym okiem dało się odczuć, że w ogólnym rozrachunku influencerzy wychodzą na plus. Mimo tego, że pokazywali też, jak teoretycznie przegrywają pieniądze. Ale żeby nie brać słów Kasik za pewnik, przeanalizujmy przypadek Diablesa, który na swoim streamie kręcił skrzynkami przez 20 minut i wykręcił z 15 tysięcy złotych ponad milion. Strzelaj! No bo wszystkim za to. Na milion, tak! Milion! Mamy to! I teraz, panowie, chwila prawdy. No Kidrop, co robimy? Wypłacacie czy usuwacie ten balans i okazujecie się skamem? No to już jest wasz kolejny ruch jest ich. Zobaczymy. Czy strona okaże się największym skamerskim gównem, czy faktycznie odda zwycięzcy pieniądze? Zobaczymy. Ale ten chłop musi mieć szczęście. Jeszcze ten jego kolega, który sugerował mu, żeby te pieniądze wypłacił. Kiedy prawda jest taka, że no realnie nie mógł tego zrobić. Ludzie nawet spekulowali na czacie, czy strona na przykład miała błąd, przez który Diables wychodził prawie cały czas na plus. Czy może ktoś tutaj za bardzo zakręcił śmigłem, jak chodzi o podkręcony drop. Bo o dziwo, Diables przy milionie skończył grać. I o dziwo, nie wydawał się być zbytnio szczęśliwy z powodu wygrania pierdolonego miliona złotych, mimo zapewnień ze strony Kidropa, że nagrodę w takiej wysokości będzie mógł sobie wypłacić. Halo? Halo, możesz to wypłacić wszystko. Mogę? No, wygrałeś, to możesz wypłacić, tylko nie wiem, czy będzie to skinów na stronie naraz, nie? Warto przypomnieć, że to jest człowiek, który w tamtym momencie miał około 2000 widzów na Twitchu, więc na takie pieniądze musiałby pracować kilka lat. A co ciekawe, to milion na Kidropie to nie jest wcale taka niespotykana rzecz wśród polskich influencerów. Jest! To siądzie, widzowie! To siedzi! To siedzi, oddało dla Kasprzyka! Ale ile musiał zabrać? Ile ty k***o mi zabrałaś? Ale oddałaś! Mamy milion! Oficjalnie mam milion! I co, Diables? Nie, nie, koniec, kurwa. Ja p***dolę, jeszcze ten tam po... Masz to? Nie, no warto i chuj, jaki dzieciuk pierdolony.
Jaki kur... dzieciów milion zgarnął. Ja... ale co... naprawdę się odkleiło tutaj. Tutaj się odkleiło poważnie. Kurwa, ale odlepka poszła. Ja pierdolę. Jeszcze... nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak mało się cieszył po wygraniu miliona złotych. No gdzie? No ja, no nie wiem czy po milionie, ale przecież jak na tych loteriach dzwonią do ludzi, to ci ludzie mówią, no dzięki. A wygrali na przykład, nie wiem, samochód za pół bani czy tam coś. Więc ludzie akurat różnie reagują, aczkolwiek no mimo wszystko. No zakładam, że oni z tyłu głowy mieli coś na zasadzie, że pewnie i tak tej kasy nie dostaną. Bo mieli świadomość, że raczej mają płacone za deala i za lokowanie, a nie mają dostępu w kontekście wypłacenia do kasy, która jest bezpośrednio na stronie, więc no nie ukrywajmy, że raczej o to chodzi. Bo wyobraźcie sobie, że wygrywacie milion i przy okazji mnożycie kilkadziesiątkrotnie swój początkowy kapitał i to jest wasza reakcja. Ja się... ewentualnie już tak mają przeżarte głowy hazardem, że takie kwoty nie robią na nich wrażenia. Może też tak być. Ale gdybyście mieli jeszcze jakieś wątpliwości co do oho szczęścia tych wszystkich kidropiarzy, to musicie zobaczyć shota streamera Remsua, który miał takiego farta, że 3 razy z rzędu udał mu się upgrade na 1% szans. O wow! Co jest dzisiaj, ty? Dzisiaj jest piekielna jazda. To może jeszcze raz. Warto tutaj wspomnieć o Xayah. Ja tylko przypominam, że po tym jak oglądam ten filmik, będziemy z Kasix nagrywać omówienie tego filmu do uzupełnienia w zgrzycie. Także widzę, że Remsua zasłużył na oddzielny klip. Zobaczymy. Który najpierw bardzo mocno krytykował Kidropa i wygłaszał nawet całkiem mocne statementy. Uważam, że większą krzywdę społeczną niż ja kiedykolwiek wyrządza każdy streamer reklamujący Kidropa. Natomiast finalnie dolary zaświeciły mu w oczy takim flashbangiem, że sam podjął się współpracy ze skrzynkami. Witam, witam. Witam kidropiarzy, ale se damy. Ja już sobie co nieco powygrywałem, jak widzicie, sprawdzałem dla was, czy stronka działa. Działa znakomicie, nie? Więcej kasy niż widzów. A na streamach z reklamą Kidropa często wypadają mu bardzo wartościowe przedmioty. O, co to takie drogie? Zobacz, szanse nie są podkręcone. Szanse nie są podkręcone, zobaczcie. Czy tu jest coś podkręcone? I było to tak absurdalne, że sami widzowie pisali na czacie, że na pewno ma podkręcone szanse. Nawet sam Xayah to widział i ironicznie wyśmiewał, mówiąc: widzowie, to nie jest wcale podkręcony drop, to legitna strona. Widzowie, szanse nie są podkręcone. Ja mam konto takie jak normalny użytkownik, bo ja znam sposób. Piszesz kur... do menedżera Kidrop. Podkręcisz coś? Ale Xayah to nie jedyny sprzedajny hipokryta, bo do jego grona dołączył też Evron, który tak samo na początku krytykował Kidropa i sam wprost stwierdził, że Kidrop p***a was na hajs. Kidrop, czeczyczyn. Ludzie w Niku dają znać, że są ruchni na hajs, that's insane. A potem sam ogłosił z nimi współpracę na rok. No nie wam opowiadam, że byłem na obiedzie, to byłem CEO Kidropa i w ogóle ogarnęliśmy deala na rok, gdzie tak na giveaway'e skiny jest, nie chcę skłamać, ale z jakieś 70k, tak przez cały rok. Mydląc widzom oczy jakimiś dużymi giveaway'ami na skiny o wartości 70 tysięcy złotych. Znaczy, to mi się wydaje, że to bardziej było na tej zasadzie, że tych ludzi zawsze kusiła ta kasa ze skrzynek. No nie robili tego, bo może czuli jakiś moralny balast. Może trochę się bali, może trochę obawiali się tego, że temat gdzieś się rypnie, bo czuli, że to jest shady. Ale później trochę takie, nie wiem, czy tak można to powiedzieć, ale takie publiczne przyzwolenie na to. Jak zobaczyli, że w sumie temat trwa. Ich koledzy zarabiają na tym kupę kasy. W zasadzie publika też nie jest jakoś negatywnie nastawiona, tak, znaczy na pewno jest część, która jest, ale zasadniczo cała reszta nie jest. I stwierdzili, że chuj, dobra, to co się będę ograniczał, jak można za to sobie mieszkanie kupić albo dom. Więc pewnie tyle, no i to gdzieś tam schowali do kieszeni temat. Ja mam wyjebane. No myślę, że jest bardzo dużo osób, które ma wyjebane. No. I teraz widzowie, możecie sami sobie odpowiedzieć na pytania. Gdybym ja powiedział, że Kidrop to jest jebane z kami, są kłamcami, to kurwa myślicie, że chcieliby ze mną dalej współpracować? Skoro tylu twórców w widoczny sposób miało podkręcone szanse, skoro influencerzy w ogólnym rozrachunku potrafią częściej wykrywać niż przegrywać, to jak to się ma do ich gwarancji, że nad wszystkim czuwa ten niesamowity system Probably Fair? No chyba mamy te same wnioski.
Ale dlaczego ci wszyscy influencerzy nie zwracali uwagi na nieprawidłowości? Dlaczego żaden z nich nie zadawał żadnych pytań? Dlaczego nikt się nie wysprzęgnił, że te wszystkie pieniądze, za które grają, są mniej legitne niż followy Natalii Janoszek? Jest takie stare przysłowie, darowanemu koniowi nie patrzy się między zęby. Szczególnie jeśli zęby są złote. Kwoty, które Kidrop oferował za reklamy, były często nawet kilkukrotnie wyższe niż rynkowe stawki. Na przykład za taki dedykowany film, czy wstawkę na YouTubie. Kilku influencerów nam się ładnie wysprzęgliło, jakie propozycje dostali. Miesięcznie dostawałam 20 tysięcy złotych za to, żeby sobie 5 razy w miesiącu poklikać na stronie. Chore pieniądze. Zgaduję, że Kidrop nie płaci nikomu mniej niż pewnie 3-4 koła. Jakiś pewnie najmniejszy streamer ma pewnie 3-4 koła. 2-3 koła widzów na streamie to jest średnim streamerem. No to jest, to dużo dostaje na pewno. To myślę, że dostaje z 20-30, nawet do 50 koła, coś takiego. Może i więcej. 50. No tak, i prawda też jest taka, która wynika z tego, że może akurat w przypadku tych największych to nie, ale w przypadku tych najmniejszych streamerów, czy tam średnio małych, że tak powiem, którzy nie mają szansy na inne deale tak naprawdę, to jest finansowa kroplówka. I to tak dosłownie, że mam wrażenie, że skrzynki tak mocno zakorzeniły się w całym ekosystemie streamingu, że bez tego wielu twórców nie byłoby realnie w stanie streamować. Znaczy, no pewnie byliby, ale mówię, że nie byliby w stanie tak na cały etat, że tak powiem. Tylko musieliby gdzieś pracować i tak dalej, no bo z samego Twitcha raczej by nie byli w stanie wyżyć. I dlatego też tak wiele osób jest zdeterminowanych, bo oczywiście niektórzy po prostu maksymalizują zyski, biorą sobie skrzynki, mimo że w sumie nie muszą, mogliby mieć inne deale, ale ten jest zajebiście płatny, więc się na to decydują. Ale dla niektórych to jest dosłownie być albo nie być, więc oni się nie pierdolą, tylko zamykają oczy i nara. Dobra, oglądamy. Koło miesięcznie było. Dwa miesiące porobiłem i miałem takie, ja wiem, że robię to najgorzej jak się da. Wchodziłem od niechcenia i kręciłem, bo mi nie sprawia radości otwieranie tego. Jak jest stuwa. Tak. Po dwóch miesiącach po prostu miałem takie, że ale to ja nie mogę tego robić dłużej. A mało tego, twórcy mieli świadomość, ile ich widzowie tracą pieniędzy. Bo cały biznes opierał się na tym, by używać kodu referencyjnego swojego idola. Dzięki czemu taki twórca miał dostęp choćby do szczątkowych danych, ile jego widzowie tracą na stronie. Gdy influencerów reklamujących to gówno ktoś łapał za ręce, to próbowali się nieudolnie bronić argumentami, które w teorii miały usprawiedliwiać tą promocję. Przecież ja też pokazuję, że przegrywam. W reklamach Kidropa twórcy pokazywali także, że przegrywają i używali tego jako argumentu, że przecież pokazują też przegrane. I może akurat wam wpadnie, ale jak wiadomo, ja pasce dzisiaj nie mam, więc mi nie wpadło. Tylko że to nie jest usprawiedliwienie. Taki twórca musi przegrać, żeby widz mógł się z tym utożsamić. Bo w końcu on też przegra i właśnie w tym momencie usprawiedliwi to sobie, że no mój idol też przegrywa i w sumie to mówił, że przegram, ale mogłem też wygrać. Po prostu może nie miałem szczęścia. Ale nie. Statystycznie rzecz biorąc, grając na tej stronie, i tak będziecie przegranymi. Chyba że macie podkręcony drop. I może twórcy czasami rzeczywiście pokazywali, że przegrywają, jednak stosunek wygranych do przegranych na tych materiałach promocyjnych był zachęcający. No bo kurde, też tak na zdrowy rozsądek, nie? Jaki sens miałaby reklama, w której rzeczywiście pokazuje, że ktoś cały czas przegrywa? No tak z punktu widzenia tej strony. Jaka to by była opłacalność tego? Wiadomo, że musisz co jakiś czas postymulować widza wielką wygraną, nawet jak realnie jest na nią jakaś tam mała, ułamkowa wręcz szansa na to, że to się wydarzy. No tak kurde. No tak na logikę nawet, jak ktoś spojrzy, nie? W Szwecji skrzynki są zakazane, bo dzieci za dużo kupowały ich. No, pewnie tak, może tak być. No, w sensie nie wiem, nie znam się akurat, co tam w Szwecji robią. No, jakby to była na przykład reklama proszku do prania, to średnio mówi, że konkurencja jest lepsza. No właśnie o to chodzi. Więc wiadomo, że musisz pokazywać wygrane, żeby ludzie żyli tą nadzieją. Przecież to jest zgodne z prawem, to lootboxy. Ja wielokrotnie pytałem, czy Kidrop jest w 100% legalny i wielokrotnie pytałem, czy na pewno nie mam dropu podkręconego, naciskając na to, że nie chcę, żeby taki precedens miał miejsce, to dostawałem zawsze odpowiedzi, że tak, jak najbardziej, zresztą jest to strona, która nie istnieje w wpisie stron zakazanych i dostawałem deklarację, że wszystko jest zgodnie z prawem. Ten argument jest chyba najbardziej powielanym i szczerze wam powiem, że do pewnego momentu też mnie nawet przekonywał. Skoro strona cały czas działała, skoro wielokrotnie gdzieś pojawiały się informacje, że to oczywisty hazard, a mimo tego rząd nie reagował, to nic dziwnego, że te strony sobie kwitły. Faktycznie można było uwierzyć tej narracji, że tego typu wirtualnych przedmiotów prawo czy ustawy po prostu nie obejmują. Ale wątpliwości w tym temacie rozwiały nam blokady rządowe, które zaczęły dodawać tego typu stronę do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnych z ustawą. Tutaj ta narracja legła w gruzach. Szkoda tylko, że o danej stronie musi się zrobić głośno, żeby w ogóle tam trafiła. No bo zbyt duzi byli na rynku, nie? A i to często nie jest w stanie powstrzymać jej od funkcjonowania. Nikogo nie zmuszam, to indywidualna decyzja, a nawet odradzam. Nie chcę was nakłaniać do otwierania tej skrzyny,
rynek. Na pewno nie traktujcie tego jako sposób na fajne skiny. Natomiast wiem jedno, jest to lepszy sposób niż normalne openingi, bo... To prawda, hazard jest indywidualnym wyborem, ale na indywidualny wybór można wpływać. A to właśnie influencerzy wpływają na swoich obserwujących. I to właśnie ten wpływ jest kupowany przez tego typu serwisy. Nie można więc powiedzieć, że to jest tylko indywidualny wybór, bo za te pieniądze podstawiasz swoich widzów i za to ci płacą, a jak twój widz straci pieniądze, to udajesz, że to nie twoja sprawa. Mimo, że ty mu to polecasz i sam to robisz, mówiąc, że jest przecież okej. Okay. Jesteś współodpowiedzialny za utratę ich środków i wciąganie nieletnich w nielegalny hazard. Ale można też powiedzieć wprost, że to, co uprawiają ci influencerzy, to jest po prostu forma skamu. Niczym się to nie różni od podobnego schematu, który zrobił Szeliga, gdzie za kilka tysięcy złotych wrzucał na stories fejkowe wygrane kupony na zakładach bukmacherskich i dostał za to zasłużoną krytykę. To zróbmy tak, że za 8 relacji 10 koła. Ale to na Revoluta możesz mi przelać. W przypadku Kidropa czy podobnych stronek, połowa idoli młodego pokolenia pokazuje... Szeliga to jest naprawdę wyjątkowy człowiek, no. Niesamowite. Udawaną wygraną... po to, żeby widz wydał swoje prawdziwe pieniądze i łudził się na podobne, statystycznie nieosiągalne szczęście. I to nie jest wcale tak, że to jest już przeszłość, bo do dzisiaj możemy oglądać piękne pokazy aktorstwa topowych youtuberów, takich jak na przykład Bungie. No i witam serdecznie, słuchajcie, dziś jest wielka chwila. Kod Mergani daje 5% przy doładowaniu. Nie nakłaniam was do tego, żebyście wpłacali jakiekolwiek pieniądze czy skin na tą stronę, no ale ten kod daje wam taką możliwość, że na moim Discordzie właśnie trwa giveaway. No i tak możemy zaczynać, moi drodzy widzowie. 25 500 zł. Panowie, kto chce zrobić następną bitwę? MP9 White Lily! Wiedziałem, czułem to. Sześć koła, tak sześć koła. Jest! Ja pierdolę. To sześć koła, to sześć koła. Dwa gryla. Dobra. Widzowie, 72 gryla. O Jezu! Nie, bo to spodnie White Lotus jest rejzał. Oj! I to jest kurwa drugie wyjście, kurwa! I tak to się robi, kurwa! Kurwa, chodzisz to, kurwa, jak... Kurwa, czołg, wiesz co ci? Oj! Co to dało? Oj! Opa! Kurwa, co to mówiliście tam? 2K w plecy. I z 7 koła ile mamy? 13. No to jeszcze na zachętkę. Wiedząc o tym wszystkim, wyobraź sobie, co by było, gdyby twój ulubiony streamer powiedział ci to na swoim sponsorowanym streamie. Cześć, dzisiaj współpracę z Kidropem, za którą dostałem... $1 milion. Jest to strona, na której w dłuższej perspektywie czasu na pewno stracisz pieniądze. Większość ludzi traci na niej pieniądze. Co prawda ja nie, bo mam dużo szczęścia. Więc pokręcę sobie za udawane pieniądze i... Klikam, kręcę. Jest! Kurwa! Tak jest! Kolejny milion! Jest! Wracając. Firma, która za tym stoi, nie posiada żadnej licencji. Nie wiem, kto jest jej właścicielem. Nie wiem w sumie nawet, gdzie mają biuro. Nie chcę wiedzieć, ale spokojnie, będziecie widzu bronił regulamin, w którym mają zmiankę, że nie gwarantują ci niczego, nawet tego, że mówią prawdę. Wpisz mój kod i wpłać już teraz pieniądze, bo muszą mi z czegoś zapłacić. Może wygrasz, a może nie. I może się nie uzależnisz od mechanizmów, które od podszewki są projektowane, żeby wciągnąć twój młody i podatny na sugestie umysł w cukierkowy hazard. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja mam wrażenie, że nawet jakby ktoś dokładnie w ten sposób to zareklamował, to ludzie i tak by grali. Tak uważam. Nawet jakby powiedział dokładnie to wszystko, wszystkie te formułki, jeżeli w finale i tak w tym materiale byłoby kręcenie, byłyby te wszystkie dźwięki, byłyby latające skinki, jakieś kwoty, nawet jakby to wszystko padło, i tak uważam, że ludzie i tak by grali. I tak by ich to zachęciło. Ale skąd w ogóle ten Kidrop wziął się w Polsce? Jak udało im się pozyskać tych wszystkich influencerów, mimo że ich właściciel ukrywa się lepiej niż Jacek Jaworek? Otóż za promocję Kidropa na wyłączność w Polsce odpowiadała agencja StoreMedia, do której sam należałem. I możecie sobie pomyśleć, dlaczego ten film nie powstał wcześniej. Kryjesz Kidrop, nie tworzysz materiału na temat Kidropa. Otóż agencja wielokrotnie przekonywała mnie, że prawnie Kidrop jest legalny. Przez ten cały czas byłem zapewniany, że to jest generalnie wszystko git i tak dalej. A wirtualne przedmioty czy lootboxy, jak i ogólnie organizacja prawna Kidropa, działa legalnie w Polsce. A ja sam przez wiele lat byłem przekonany, że takie strony to coś normalnego i legalnego. Bo pomimo tych podejrzanych mechanizmów, to faktycznie nie byłem pewny, czy Kidrop w jakiś pokrętny sposób nie omija ustaw, bo działał przez lata. A ludzie z Wykopu czy Twittera już wielokrotnie zgłaszali tę stronę do Krajowej Administracji Skarbowej, od której nie było żadnego odzewu. I wiecie, z jednej strony widać, że to jest hazard i jakieś podejrzane praktyki, a z drugiej strony cały czas
prostu funkcjonuje i nikt na to nie reaguje. A w tym samym czasie rząd i Krajowa Administracja Skarbowa potrafiła zrobić najazd na lokal, w którym 11 osób urządza sobie grę w pokera. No to kurwa, coś tutaj jest nie tak. Można było odnieść wrażenie, że faktycznie ten cały skrzynkowy biznes jest w jakiś sposób legalny. Dlatego w swoich odcinkach wielokrotnie cisnąłem i dawałem do zrozumienia, żeby ludzie nie grali na tego typu stronach. I sama w sobie promocja zdrapek nie jest zła. Uważam, że bardziej szkodliwi są polscy streamerzy, którzy pchają na swoich profilach te wszystkie strony ze skinami od CS-a. Ale CS-owi gamblerzy niedługo mogą nie odzyskać swoich skinów wartych setki tysięcy dolarów, ponieważ Steam, czyli ogromna platforma, która sprzedaje gry, są również właścicielami CSGO, ogłosili, że zaczynają banować użytkowników, którzy używają na przykład Keydropa czy inne tego typu internetowe kasyna. Ale nie mając pewności, nie mogłem tak po prostu bez żadnych dowodów zaatakować Keydropa i nazwać ich nielegalnym hazardem. Wszystko zmieniło się chwilę po Pandora Gate, kiedy najpierw została zablokowana strona CS Fail, którą reklamowało Bungie, a potem Keydrop. I to był jasny sygnał, że tego typu strony łamią prawo i zielone światło dla mnie, żeby zrobić ten materiał. Także teraz agencja ma ciężki orzech do zgryzienia, bo jeżeli faktycznie wierzyli właścicielom Keydropa, że ta strona jest legalna, no to będą się musieli grubo tłumaczyć, bo wiadomo, że trwa już postępowanie w tej sprawie i różni influencerzy są przesłuchiwani. Po wielu miesiącach tworzenia tego filmu i badania brudnego skrzynkowego biznesu, nie widzę przestrzeni na dalszą współpracę, szczególnie, że do dzisiaj Storm Media pośredniczy w skrzynkowych dealach. Świecenie swoją twarzą na ich stronie czy mailem biznesowym byłoby wbrew moim przekonaniom, dlatego nasze drogi się rozeszły. Trzeba pamiętać, że współpraca z Keydropem była opcjonalna, więc finalnie to od twórcy zależało, czy się na nią decydował. Czas pokazał, że... Czy ja jestem w Storm Media? Tak, ale chcę, żeby powiedział do końca, bo może jakichś argumentów użyję. Jednak nie było to legalne i teraz cała masa twórców będzie miała z tego powodu problemy. I nawet jeśli agencja była przekonana, że Keydrop był legalny i wierzy w całą tę narrację o lootboxach, no to wciąż i tak moralnie nie zwalnia to ich czy twórców z odpowiedzialności i namawiania często nieletnich na hazard w tej formie. Dwa, w dalszym ciągu to oni byli odpowiedzialni za pozyskiwanie streamerów i promocję i udało im się pozyskać całą masę czołowych twórców z Polski. I chyba żadna tego typu firma nie wygenerowała takich zasięgów i nie zbudowała takiego skrzynkowego imperium jak Keydrop w Polsce. I finalnie każdy, kto to promował i reklamował na większą skalę, będzie musiał prawdopodobnie ponieść konsekwencje. Zarówno federacje freakfightowe, agencja i przede wszystkim sprzedajni twórcy, którzy byli fundamentem tego imperium. Okej, okay. Bo tutaj się chyba kończy, ale nie ma, nie widzę tego timestampa, bo dalej jesteś niby, że Storm Media, ale ten, znaczy nie wiem, no ja powiem tak, ja jeżeli chodzi o ten temat, to oczywiście wiedziałem, że ta agencja kupuje twórców, w sensie, że załatwia takie deale, natomiast mimo, że sam oczywiście też miałem propozycję reklamowania tego, od samego początku mówiłem, że nie, bo dla mnie ten temat jest shady, nie potrzebowałem, nie wiem, do tego ogłoszenia, gdzieś tam zablokowania strony Keydropa, po prostu dla mnie moralnie było to chuj. I dlatego nie chciałem tego reklamować. Natomiast tak, no wiedziałem, że agencja to ogarnia. Zresztą wielu twórców spod tej agencji było gdzieś tam, no miało załatwiane te deale. Inna sprawa jest taka, że właśnie inni, zresztą tak jak powiedział Konop, no się decydowali na te deale, natomiast nie było tego w jakimś, nie wiem, nierozerwalnym pakiecie. A przynajmniej właśnie mogę za siebie wypowiedzieć, że podpisując umowę nie miałem jakiegoś zapisu o tym, że muszę reklamować Keydropa. Ludzie chcieli reklamować skrzynki, po prostu jest to dochodowe. Mało tego, w sumie podobnie jak Konop, wielokrotnie mówiłem o tym, że tam no znaliście moje nastawienie do skrzynek. Dyskutowałem o tym i u The Lorda w sumie i dyskutowałem tutaj z Ortisem u siebie na streamie na ten temat, więc moje nastawienie do tego jest no jest znane. No. No widzisz, Konop nie wiedział, ty wiedziałeś, a to on film zrobił. Nie no, Konop tak samo wiedział i do tej pory, no raz sam powiedział, że kiedyś podobne rzeczy reklamował, no ale to powiedział, że dlatego, że był dzieciakiem i się nabrał na wszystkie mechanizmy i został zmanipulowany. Później przez długi czas był w tej agencji, no i tak wiedział, co oni reklamują i za co odpowiadają. Tak samo walczył w Fame MMA, które również było sponsorowane przez Keydropa, gdzie przemycił to zdjęcie, bo wiedział, że ludzie będą takie rzeczy wyciągać. Także ten, no i też tak samo Konop, w sumie nie wiem, czy będzie o tym mówił, czy nie będzie, no bo jesteśmy w połowie gdzieś tam materiału. No tak samo w pewnym momencie miał jakieś tam spadki wyświetleń na kanale, nie wiem, czy też usuwał jakieś stare materiały, czy co on tam robił, ale to chyba Nitro wyciągał wczoraj, więc no Konop też wiedział, jak to wygląda. Teraz zdecydował się na taki ruch, wypuszczając ten film, no bo wiedział, że wizerunkowo to się kompletnie mu nie będzie kleiło, czyli moment, w którym dodaje taki materiał, mówi o Storm Media,
potem mówi, że gdzieś tam nie zostaje, no to uznał, że to się kompletnie nie klei wizerunkowo. Jakie są jego prawdziwe powody tego, że odchodzi? No to któż wie. Natomiast ja nie jestem jakoś tym super zaskoczony, bo dzisiaj jak przed tym, jak teraz to oglądam, no to nagrywaliśmy część zgrzytu z Kasix i Kasix mówi, że jej widzowie wyczaili, że wcześniej Konop zmienił swoje adresy mailowe do kontaktu i usunął stamtąd Stormedia. W związku z czym, no nie jestem teraz jakoś super zaskoczony, no bo w związku z tym, co ona powiedziała, no już się spodziewałem, że tak jest. Mimo jednak to taki początek jego redemption arku. Ludzie często się zachowują, jakby osoby publiczne nie mogły kiedyś popełnić do sporych błędów, zmieniać opinii. Wiesz co, no jest też inna teoria, którą ja z kolei sobie ukułem. Może prawdziwa, może nie. Natomiast prawda jest też taka, że Konop aktualnie jest ogromnym twórcą, do którego firmy zgłaszają się same, który tak naprawdę nie potrzebuje takiej agencji jak Stormedia. No taka prawda, że nie potrzebuje takiej agencji. W związku z czym może działać totalnie na własną rękę, a biorąc pod uwagę, że otwiera swoje całe imperium i rozbudowuje o kolejne kanały, w sensie tak jak mówię, Votum, czy tam Plotkary, czy jakiś ten o Freak Fightach, no to może nagle się okazało, że nie chce też płacić jakiegoś procenta innej agencji przy okazji deali. Może też sprzedawać siebie w jakichś pakietach gdzieś tam z innymi kanałami. No i być może jakby łącząc dwie rzeczy, może i rzeczywiście jakiś rachunek sumienia i jednocześnie sprawy biznesowe, no stwierdził, że to jest dobry moment, żeby odejść, jednocześnie jeszcze plusy za to zgarnąć, nie? Czy zazdroszczę mu? Nie, zazdrościć nie. No to jakby spoko, no, że tam się rozwija. No jest jego temat. W sensie nawet w zgrzycie mu doradzaliśmy w niektórych rzeczach i z części nawet skorzystał i dziękował później. Dlaczego twórcy wyglądający na samodzielnych mają za sobą takie agencje? Co dla ciebie robi taka agencja? No zasadniczo zajmuje się całą obsługą deali, to znaczy zgłasza się do ciebie, mówi, że taka i taka firma chciałaby z tobą współpracować. Ogarnia wszystkie kwestie prawne związane z podpisaniem umowy, sprawdzeniem umowy, jakimiś zobowiązaniami, więc bierze na siebie tę część odpowiedzialności weryfikacji jakichś tam umów. No i też, jeżeli agencja jest w porządku wobec twórcy, no to bierze na siebie ryzyko finansowe, to znaczy, że decydując się na współpracę gdzieś tam z tobą, zgadzacie się, że robicie jakiś deal i załóżmy, że ja mam coś zareklamować, nie? Za jakąś określoną kwotę. Załóżmy tam, nie wiem, za 10 koła. No i nagle ta firma, która chciała się ze mną związać, żebym zareklamował, ja reklamuję, a później ta firma upada albo znika, albo coś tam. No to wtedy ta agencja, jeżeli rzeczywiście jest taką agencją i za coś bierze ten procent, to mimo wszystko ponosi te koszta i bierze to na siebie i tak dostajesz za to pieniądze, czyli z jakąś jest tam gwarancją wypłaty kasy. Czasami jest też tak, że na przykład na pieniądze trzeba dłużej czekać, a agencje wypłacają je wcześniej, że nie musisz czekać, aż ta na firma je wpłaci, bo wrzuca sobie tam, nie wiem, 2-3 miesiące na zapłatę, a z agencją możesz się rozliczać na przykład co miesiąc i tak dalej. No więc ten, dla mniejszych twórców jest to też zwykle szansa na to, żeby dorwać się w jakichś większych dealach, nie? Czyli jakaś firma duża się zgłasza, mówi, ej, słuchajcie, chcemy realizować dużą kampanię, chcemy większych i mniejszych twórców i wtedy jesteś na przykład dorzucany na jakąś listę, gdzie normalnie być może tej szansy byś nie dostał. Także no tam, no jak zawsze, no, dużo rzeczy dookoła. No i firmy sponsorskie wolą poinformować jedną agencję o możliwości sponsorki, niż pisać i ugadywać się z każdym osobno. Tak, chyba że jakiejś firmie zależy bardzo na konkretnym twórcy. I Konop na przykład jest aktualnie w takiej pozycji, że firmy się o niego zabijają i on de facto nie potrzebuje agencji. I teraz wiecie, pomyślcie sobie, że Konop ma kanał, nie? Załóżmy, nie wiem, te plotkary. I teraz załóżmy, że deal na plotkary też idzie przez Stormedia, więc wtedy nie dość, że Konop dzieli się kasą ze Stormedia, to jeszcze musi się dzielić kasą z tymi prowadzącymi. I na koniec coś dla niego zostaje. No więc oczywiście, że im więcej rzeczy z tego łańcuszka wytnie, tym więcej kasy zostanie dla niego, a jako, że naprawdę, no, ma teraz ogromny kredyt zaufania społecznego i ogromne wyniki i rozbudowuje inne kanały, no to stara się jak najbardziej usamodzielnić, żeby właśnie różnych innych osób pomiędzy nie potrzebować. Ale być może też chodzi czysto o jego sumienie, no nie wiem, może tak być. Ale tak dopatrując się być może innych scenariuszy, to coś takiego jeszcze widzę. Teraz chcę poruszyć temat, który kieruje głównie do dzieciaków czy ich rodziców, bo mam ten przywilej, że mogę wam powiedzieć, jak skiny są odbierane przez dzieciaki. Bo sam byłem jednym z nich. Jako 14-latek, który śledził YouTube'a, sam myślałem, że dorobię się na CS-owych ruletkach. Mówiłem wam już, że moje pierwsze filmiki na YouTubie to były filmiki dzieciaka, który pokazuje, jak gram na stronach typu CSGO Urban czy CSGO Wild. Jestem Konopski, jestem dzisiaj na CSGO Double. Która też okazała się skamem. Przegrałem wtedy wszystkie pieniądze i skiny, które posiadałem, ale i tak wierzyłem, że to był po prostu brak szczęścia. Przez ten cały czas te strony były i są normalizowane przez twórców. Dopiero w 23 roku otrzymałem maile i informacje, które uświadomiły mi, że na przykład taki Keydrop może być po prostu skamem. Nawet w 2021 roku zdarzyło mi się zareklamować Keydropa na moim kanale, w dalszym ciągu mając ten mindset, że te strony są legitne. Ale na szczęście szybko wycofałem się z tej współpracy, ponieważ moralnie nie było mi z tym dobrze, że moi widzowie mogą... Ej,
No i co teraz powie, że też był młody? Nie wiedział? Ja mówię, dla mnie to nigdy nie była kwestia legalności. Ja mówię o moim nastawieniu. To nigdy nie była kwestia legalności, tylko była kwestia moralna. I uważam, że jak ktoś ma jakby taki kręgosłup moralny, to raczej taki miał i tyle. A tutaj znowu wiecie, no. Znaczy po prostu... Dobra, ja powiem, czego mi brakuje. No mi brakuje tego, że powiedział, dobra, nie wiem, zjebałem, sorry, kurwa, słabo to wyszło. Wtedy byłem młody, wiecie, żyłem w tym mindsetie, chociaż tego też nie kupuję, ale dobra. Że ten, no ale potem już był starszy i co, dalej, kurwa, stwierdził, że to jest spoko, bo legalne. Ja po prostu zupełnie innych pobudek na przykład odrzucałem te deale. Nie dlatego, że uważałem, że to jest, nie wiem, tam jakieś nielegalne. Uważałem, że to jest shady, ale głównie chodziło bardziej o kwestie moralne, no. Warto zaznaczyć moralność subiektywna. Tak, jest, no tylko, że pytanie jak ten. I gdyby Kono powiedział, dobra, sorry, zjebałem ten, to... Tracić tam swoje środki. I wiadomo, wygodnie byłoby mi teraz siedzieć cicho, olać ten temat, nie robić sobie jakichś wrogów i mieć na to po prostu wywalone. Ale mimo wszystko, ważne jest to, żebyście wy, grając na tych stronach, czy rodzice, którzy nie mają często pojęcia, co robią ich dzieciaki w grach, uświadomili sobie to wszystko. Bo ta karuzela dalej trwa i ciężko znaleźć jakiegokolwiek twórcę, który by pokazał wam tak dokładnie, na czym to wszystko polega. Bo rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana, niż się wydaje i przemysł hazardowy bardzo dobrze wie, że zasila... Aha, czyli dobra, czyli ogólnie, bo ja byłem bardzo ciekaw, jak właśnie do tych wszystkich argumentów w swoim kierunku odniesie się Konop. Czyli tak, jak reklamował za dzieciaka jakieś tam ruletki, no to był ofiarą, no bo inni youtuberzy to robili, jego idole. Jak był starszy, to zareklamował Kidropa, ale w sumie to się z tym źle czuł, a w ogóle to jest bohaterem, bo on teraz o tym mówi. No cóż. No i mówi tu otwarcie, że go to w kręgosłup moralny, bo Lao przyznaje się wprost, że to błąd, czego ty oczekujesz? Takie trochę zachowanie, jakby to już się za nim miał ciągnąć do końca życia, jako jego główny mianownik twórcy. No po prostu nie kupuję tej opowieści, Pinterest, nie? Po prostu nie kupuję tej opowieści, uważam, że można było powiedzieć zjebałem i tyle. Bez tej opowieści jestem ofiarą, coś zrobiłem, ale w sumie to żałuję i tak dalej. A zobaczcie, to jestem bohaterem, bo ja o tym nagrywam. Po prostu powiedzieć zjebałem. A teraz o tym mówię, go next. Czaisz? Nie kupujesz, bo cię wciąż Storm Media opłacają. Ja pierdolę. Tak mnie opłacają, że przez całą karierę mówię, że skrzynki są chujowe. Tak mnie opłacają, no. To zajebiście skuteczne opłacanie. Tak mnie opłacają, że nigdy nie miałem deala ze skrzynkami, no kurwa. Dawno nikt mnie tak nie opłacał. Poprosiłem jednego 15-latka, aby zadał kilka pytań swoim kolegom i to, co mówili, jest lekko przerażające. Jakie znasz strony, które oferują granie skinami z CSGO? Ogólnie to, no wiadomo, Keydrop jako taką chyba naczelną stronę z tymi wszystkimi skinami. Tam jeszcze mi się obiło G4 Skins i Hellcase. No to na pewno Keydrop, Hellcase, CS Money. Tam było jeszcze D-Market. No to ogólnie to zaczęło się od Hellcase'a, ale tam to w sumie było tylko oglądanie youtuberów pokroju Isamu, coś takiego. Też Nito bardzo dużo shotów i tak dalej, jakiś funny moment z tych atletek, jak oni tam betowali w sumie razem. Skąd się dowiedziałeś o Kidropie lub innej stronie, na której grałeś? Moja gra zaczęła się w sumie od Kidropa, jak tam miałem 14-15 lat, coś takiego. To było 3-4 lata temu. Jak grałem, to miałem tak 13 lat. Najprawdopodobniej, bo to było dosyć dawno temu, wydaje mi się, że dużo youtuberów promowało Kidropa. Widziałem też u Zebo kiedyś, jak oglądałem często te odcinki. Planeta Faktów chyba też nawet kiedyś Kidropa reklamowała. Było masa tych youtuberów, tak szczerze mówiąc. Głównie to Isamu. Isamu i chyba też Ksajo. I Diables. Mega dużo, ja przynajmniej oglądam, no Fejmu, praktycznie każdy jeden oglądam, no i tam no, Kidrop jest sponsorem, nie? No i zawsze widniało tam na plecach, że... No i na tym ringu napis, no i to co by nie patrzeć, to mocno przypomina ci o tej stronce i zawsze tam jest z tyłu głowy, że kurde, może wygram tą stówkę i... Potem wchodzisz, no oglądać Isamu, no i kończy się jak zwykle, nie? Czy można się w ogóle uzależnić od grania na takich stronach? To zależy, czy się ma umiar i umie się siebie kontrolować, nie? Bo jeżeli zaczynasz przewalać na takiej stronce naprawdę chore sumy i w ogóle nie chcesz przestać, uważasz, że to jest fajne i ryzyko i adrenalina, to uważam, że jest to jak najbardziej uzależniające i niezdrowe. Czy ty uważasz, że możesz być uzależniony? Myślę, że po części jestem, bo... No... Jakbym nie był uzależniony, to myślę, żeby mnie nie kusiło, żeby co jakiś czas tam grać, czy nawet jakbym zobaczył faktycznie tego Kidropa gdzieś. Początkowa faza wiąże się zazwyczaj z pozytywnymi doświadczeniami, z pozytywnymi emocjami. To jest początek, a koniec
To już jest przemoc. Ile łącznie wydałeś na grę? Przewaliłem tam parę skinów fajnych, taką awupkę. Tam około 100 coś kosztowała i jeszcze parę innych ciekawych skinów. No i wiadomo, jeszcze PSC trochę weszło. No może nawet więcej niż 300. Z 5 dych, ale potem to się uzbierało do więcej, tak 150 zł, może z 200, może też trochę więcej. Przez te kilka lat nie wiem, ile ogółem przegrałem pieniędzy. Na pewno jest to kwota powyżej 500 zł. No, wypłaciłem może jednego skina o wartości stówki. Zazwyczaj wypadało mi coś poniżej kosztu tej skrzynki. No jak mi brakowało, no to powiedzmy tam na te urodziny, imieniny, jakieś tam uroczystości. Tu dwie dyszki wpłaciłem, żeby znowu była na tą skrzynkę. Znowu ją otworzyłem, znowu wypadło coś gorszego, to zmieniłem na trochę gorszą skrzynkę. Otworzyłem, wypadło już totalnie coś słabego, no i wtedy była na przykład 1/3 tego, co miałem na początku. Ogólnie moi rodzice starzy to nie mają pojęcia o w ogóle istnieniu takiego czegoś. Może to nawet lepiej, bo jakby się dowiedzieli, to ani strony, ani internetu bym nie zobaczył przez dosyć długi czas. I wydaje mi się, że ich odpowiedzi nawet nie są jakieś kontrowersyjne. Takie dzieciaki nawet mają świadomość, że to, co robią, to w jakiś sposób jest hazard. Ale to, że praktycznie każdy nastolatek zna te strony, zna te mechanizmy, brał i bierze w nich udział, wydając nawet niemałe kwoty, jest trochę przerażające. Bo to ciekawe, to dzieciaki, które wydały na te zabawy najwięcej pieniędzy, nie chciały udzielić swoich odpowiedzi. I stało się. 20 listopada 2023 roku strona Keydrop została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Domen, które oferują gry hazardowe łamiące prawo. I co się stało? Z dnia na dzień spanikowani twórcy, którzy promowali Keydropa, usunęli swoje miliony wyświetleń filmów. Podczas researchu do tego filmu udało mi się dotrzeć do ponad 40 youtuberów, z których kanałów zniknęło prawie 300 milionów wyświetleń. Bardzo szybko w panice każdy streamer i youtuber usuwał swoje filmy. Shoty, banery, linki i wszystkie powiązania z Keydropem. Można było zobaczyć, jak twórcom znikają z kanałów dziesiątki milionów wyświetleń. A pamiętajmy, że jest jeszcze Twitch i Kick, przy których w sumie nie mamy pojęcia, ile milionów godzin czasu oglądania ci twórcy wygenerowali. Wielu influencerów uważa, że raczej nic im nie grozi za promowanie Keydropa, ponieważ prawo nie działa wstecz. Więc jeśli strona była legalna przez ostatnie lata, a została zablokowana przez rząd dopiero teraz, to znaczy, że to dopiero od tego momentu jest nielegalne. To nie jest związane tylko z kwestią tego, czy Keydrop był legalny, czy nielegalny, bo generalnie w ogóle promocja reklama hazardu w zdecydowanej większości jest nielegalna, a więc to, czy była promocja Keydropa, czy... No tak, tylko znowu tutaj wchodzimy w temat, czy Keydrop jest prawnie uznawany za hazard, czy jednak wchodzi w tę definicję lootboxa i korzysta z tego wytrychu, nie? No to znowu. Konop też usuwał? No właśnie nie wiem, ja pamiętam, że był taki motyw, że my chyba na streamie sprawdzaliśmy tą stronkę Viewstats i u Konop też miał jakieś ujemne wyświetlenia i to było w momencie, kiedy robił te wyniki na filmach, więc to było w ogóle dziwne wtedy, więc nie wiem, czy on też usuwał filmy jakieś z Keydropem, czy jakimiś innymi reklamami, czy nie wiem, jakąś czystkę syna kanale robił, może się odniesie później, nie wiem, jeszcze nie oglądaliśmy całego. No jak dostał bana, to jest traktowane jako hazard. No tylko znowu pytanie, czy tam, wiesz, bo tam były przeróżne plotki, chyba słuchacz rzucał, że to za upgradera, że coś tam, no bo z drugiej strony zobacz, teraz istnieją takie stronki, które reklamują twórcy, tak, również na Twitchu i jakoś one nie dostają bana. I teraz co, no znowu, dlaczego, nie? Też innych operatorów gier hazardowych, no to na pewno ma znaczenie, ale to nie jest znaczenie podstawowe. Jest przestępstwo określone w kodeksie karnym skarbowym. Nielegalna promocja i reklama hazardu jest zagrożona grzywną. Ta grzywna jest, może być bardzo wysoka, nawet o kilku milionów złotych. Tylko że zasada prawo nie działa wstecz dotyczy zmian w prawie, a w przypadku hazardu nie zmieniano praw czy przepisów. I podczas kiedy wszyscy reklamowali skrzyneczki, prawo cały czas było takie samo. A kiedy rząd przyjrzał się tym skrzyneczkom, to zablokował je właśnie na podstawie obowiązującego prawa. Więc promocja takich stron była i dalej jest nielegalna. I
Grożą za to całkiem spore kary finansowe. Nawet o kilku milionów złotych. Więc gratuluję tych wszystkich waszych milionowych wygranych. Jestem ciekaw, jakie fikołki zrobicie przed panią w Urzędzie Skarbowym. Myślicie, że teraz jacyś streamerzy się obsrają, jak to usłyszeli, czy nie? I nagle stwierdzą, że będą pisać już, o dobra, to ja jednak nie chcę skrzydek, wycofujemy się. Myślicie, czy nie? Że tak posłuchali, że wiecie, ten argument, że prawo nie działa wstecz, że coś tam, że ludzie są wzywani na przesłuchania. Myślicie, że nagle się obsrali, czy nie? Ci, co się mieli zestać, to się zestali w chwili, jak banowali KD. No w sumie. Ale to takich osób niewiele chyba. Zresztą to jest taka kasa, że wiesz, prawda jest też taka, że biorąc pod uwagę, jakie to są pieniądze, to ci ludzie by mogli posprzedawać mieszkania, które za to kupili i się gdzieś wyprowadzić za granicę i się już nigdy w Polsce nie pojawić, bo to były tak ogromne pieniądze. Co tak, tak? No mówię poważnie. Jeżeli mówimy o twórcach, którzy mają po kilka tysięcy widzów albo jakieś topce, to to są naprawdę ogromne pieniądze, a pamiętaj, że to trwało przez lata. Przez lata. Jeszcze jak miałeś do tego dodatkowo jakieś filmy na YouTubie i w ten sposób lokowania, dedykowane materiały, no to na spokojnie, kurwa, za to się mieszkania kupuje. Zresztą słyszałeś nawet, co Mandzio mówił, jakie to są pieniądze miesięcznie. Rzędu 50 koła, może być więcej. Kasik też mówiła o podobnych pieniądzach, rzędu tam, nie wiem, 20, 40 czy iluś tam. Więc to są takie pieniądze. Jeżeli to trwało latami, to ja mówię autentycznie, ludzie za to kupowali normalnie nieruchomości. No. Jaką mi stawkę proponowali? No mi nie proponowali, bo nigdy nie dotarłem do etapu jakichkolwiek negocjacji. Nie? A przynajmniej nie pamiętam. W sensie zawsze jak słyszałem coś o Kidropie, to mówiłem, że nie jestem zainteresowany i tyle. Więc nie wiem, jakie to mogłyby być nawet pieniądze. Ale zakładam, że biorąc pod uwagę kanał newsowy, który wtedy kręcił po 500-600 tysięcy wyświetleń, to myślę, że aktualnie byśmy oglądali ten film w jakiejś willi, kurwa, z basenem. Więc pojawiły się pierwsze twitterowe śledztwa, czyli na przykład dochodzenie, kto stał za nielegalnym hazardowym gigantem. Użytkownik Buczek zrobił bardzo ciekawą twitterową nitkę. Okazuje się, że spółka Krzak, założona na Tbilisi, miała podanego publicznego maila, czyli kamyk47@outlook.com. I co prawda wszystkie rzeczy związane z nazwą kamyk47 zostały całkiem sprawnie ukryte, ale został profil na Czy żałuję? Nie, nie żałuję, bo to wiesz, no to są twoje decyzje, to jeżeli coś podejmujesz decyzję jakiejś w zgodzie ze sobą, no to nie masz potem jakiś rozterek z tego powodu. Wiesz, zresztą to jest, nie wiem, no kwestia to jest, nie wiem, to jest tak samo jak z walką na Fame MMA, nie? Że tam, nie wiem, proponują ci załóżmy 600 koła za walkę, ty tego nie bierzesz, no i potem ktoś cię pyta, czy żałujesz. No nie, no podejmujesz w pełni świadomą decyzję o tym, sprawdzasz dla ciebie, nie dla ciebie, kalkulujesz i na koniec uznajesz, że nie, no to nie i tyle, no. I wiesz, żyjesz se dalej po swojemu i masz spokojne sumienie, no, w zgodzie ze sobą. W formie do zleceń kreatywnych, głównie tych graficznych, gdzie profil Kamyk47 prowadzi do pana Kamila L***, który na platformie Behance obserwuje różnych zleceniobiorców do designów gier hazardowych. Okazało się też, że pan Kamil ma swój profil na Facebooku ze swoim zdjęciem profilowym, a w znajomych znajdziemy tam Isamu, Boxdela albo na przykład właściciela Storm Media. A po wypłynięciu tej informacji na Twittera zdjęcia Kamila zostały usunięte z Facebooka. Buczek załączył też wiadomość jednego z twórców, który przekazał, że to właśnie z Kamilem dogadywał kiedyś współpracę. Więc czy to pan Kamil jest założycielem Kidropa? Na takie pytanie powinny odpowiedzieć nam służby. A jako już wydają się piekielnie nieporadne, to podpowiem, że brat pana Kamila kontaktował się ze mną w 2019 roku, jak miałem 16 lat, by zareklamować Kidropa. Po wypłynięciu danych Kamila, jego profil również wyparował z Facebooka. Prawda jest taka, że nawet jak stoi za Kidropem, to gość przez tyle lat działalności zainkasował setki milionów złotych i może siedzieć gdzie chce, nigdy nie wracając do kraju. No chyba, że nic nie ma na sumieniu, a... Nie labud, kurwa, jesteście jemni. Nie, no gdzie? Właścicielem jest tak naprawdę kto inny. Wtedy pewnie nie miałby problemu stawić się na zeznania. Zdecydowana większość twórców, która to reklamowała, w ogóle nie poczuła się do tego, by... Nie no, kurwa, to już by było tak pojebane, jakby się okazało, że nie wiem, Budda tam, nie wiem, tu go jakieś zarzuty o loterię. Tutaj by się jeszcze okazało, że taki dropez. No weźcie się, kurwa, uspokójcie, no gdzie? Nie chodziło o Buddę, no. Jakkolwiek skomentować tę blokadę. Jakoś wytłumaczyć swoim widzom, że jak próbują wejść na tę fajną stronkę ze skinami, którą im polecali, to pokazuje się rządowy komunikat, że ona jest nielegalna i została zablokowana. Prawie każdy, kto reklamował Kidropa, po prostu się ukrył i próbował minimalizować konsekwencje. I tyle się dla nich liczycie, widzowie. Potrafili wam wciskać każdy event z tej strony czy inne mechanizmy, które miały wycisnąć z was ostatnie złotówki, ale jak zaczęło się sypać, to uciekli jak szczury z tonącego okrętu.
Były pojedyncze przypadki, takie jak na przykład Multi, który tłumaczył się, że zapewniano go, że strona jest w pełni legalna i że to nie hazard w rozumieniu prawa, i zadeklarował, że nawet jak strona wróci, to nie będzie reklamować skrzynek. Nawet jeśli Kidrop by się odwołał i jakby zostanie wznowiony, no to chciałbym powiedzieć, że nie mam zamiaru kontynuować współpracy, także moja współpraca z Kidropem się zakończy, dlatego że jest wiele takich tutaj tematów, które są do końca niewyjaśnione. I faktycznie, można zauważyć, że blokada Kidropa przyniosła swoje efekty, bo dużo twórców, takich jak Multi, kompletnie zrezygnowało z promocji skrzynek. No ale niestety, ci twórcy dalej pozostają w mniejszości. Jaka muzyka dramatyczna! Jest Gucio. Niektórzy mogą sobie teraz pomyśleć, przecież strona jest zbanowana, twórcy pousuwali szkodliwe filmy, więc po co ja w ogóle robię ten film? Po pierwsze, żeby uświadomić młodych i nie tylko młodych, że na hazardzie w dłuższej perspektywie zawsze się traci. Po drugie, żeby uświadomić starszych, głównie rodziców, że powinni interesować się, czy ich pociecha przypadkiem nie uczy się przez swojego idola, że hazard to fajna zabawa, bo przecież łatwo zostać milionerem. Mam milion, tak! Mam milion! Po trzecie, żeby pokazać, że ci sami influencerzy, którzy tak ochoczo wpłacają pieniądze na domy dziecka, czy schroniska, oczywiście w towarzystwie kamer, te same pieniądze często zarabiają z wciągania dzieciaków w nielegalny hazard. Po czwarte, żeby zwrócić uwagę ustawodawcy na ogromną dziurę w polskim prawie, która pozwala na nieregulowany hazard pod płaszczykiem skinów i lootboxów, i to wśród nieletnich. No i w końcu po piąte, dlatego że banki dropa gówno kurwa zmienił. Niestety przykro mi mówić, ale po zeszłorocznej blokadzie Kidropa, która odbija się ogromnym echem, nie ma ani śladu. I już nawet nie chodzi mi o to, że powstały kolejne strony. Ale nadal każdy 12-letni Maciuś z dostępem do internetu jest w stanie wpisać w przeglądarkę jeden z trzech adresów strony i mieć natychmiastowy dostęp do wielu kolorowych sposobów na przetrwanie wypłaty swoich rodziców. Nie działa to co prawda zawsze, no ale come on, tak to chyba nie powinno działać, że z jednego komputera platforma działa, a z drugiego komputera nie. Do tego, tak jak wcześniej wspominałem, platforma... Ponad miesiącu przelewy 24 w końcu zablokowały im bramkę. O, proszę bardzo. Pan cały czas ma podpiętych największych polskich operatorów płatności. Nadal zapłacicie tam Blikiem czy każdym popularniejszym polskim bankiem. Nawet pomimo tego, że przelewy 24 ma od półtora miesiąca informacje na mailu, że jest to nielegalne. Ale pomimo tego, że przez tę platformę przypływają miliony złotych, to nikomu nie chce się tego zablokować. Skontaktowałem się w tej sprawie z niebezpiecznikiem i stwierdzili oni, że blokada takiej strony nie jest możliwa w 100%, ale istnieją środki, które można przedsięwziąć, aby ją uszczelnić. Piotrek z Niebezpiecznika. Niebezpiecznik to jest taki serwis, który pisze o cyberbezpieczeństwie. Zawodowo zajmujemy się włamywaniem do polskich zagranicznych spółek, wykradaniem z nich danych, firm, pieniędzy. Potem to zwracamy niestety. Ministerstwo Finansów ma tak naprawdę jedną metodę. Zablokowanie dostępu do tej strony, ale na DNS-ach polskich operatorów. I wiem, że to jest trudne słowo, DNS-y polskich operatorów. Jeśli w przeglądarce internetowej ktoś pisze na przykład youtube.com, to nie jest tak, że magicznie ląduje na serwerach YouTube'a od razu, tylko na początku komputer kontaktuje się z tak zwanym serwerem DNS-owym, który można sobie wyobrazić jako książkę adresową. Tam sprawdza, jaki dla domeny youtube.com jest adres IP, a następnie łączy się z tym adresem IP, no i już widzimy śmieszne filmiki ze śmiesznymi kotkami. No ale właśnie, tych książek adresowych, tych serwerów DNS-owych może być bardzo wiele. Jeśli chodzi o mechanizm blokowania, no to tutaj mówimy tylko i wyłącznie o DNS-ach polskich operatorów, ale nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby te serwery DNS-owe sobie zmienić na inne. Ba, niektórzy internauci w Polsce, którzy korzystają z pewnych przeglądarek, no to domyślnie te przeglądarki nie korzystają z serwerów DNS-owych narzuconych przez operatorów, więc ta blokada jest tak naprawdę bardzo pozorna, ona dotyczy tylko tych, którzy korzystają z domyślnych serwerów DNS swoich
operatorów, dostawców łącz internetowych. Czyli wychodzi na to, że KAS w zasadzie nie ma stuprocentowej możliwości zablokowania takiej strony. I nie tylko KAS. Tak naprawdę nie ma możliwości stuprocentowej blokady stron. Znaczy dobra, ale to wchodzimy w takie mega, wiecie, taki trochę jak wyścig zbrojeń, nie? Że oni zablokują tak, to oni to obejdą w inny sposób i że jakby taka cała zabawa. No prawda jest taka, że gdyby ogólnie to uznać za nielegalne, no to wtedy streamerzy, youtuberzy by tego nie reklamowali i wówczas skuteczność tych stron, czy ich wpływ na społeczeństwo byłby znacznie mniejszy, no. Więc to jakby ja uważam, że to w ogóle jakby na tym etapie to, że jacyś ludzie się tam na to załapią, czy będą korzystać, no to spoko, o nich można tam walczyć jakimiś metodami, tak? Natomiast no tu bardziej chodzi o ten cały mechanizm promocyjny tego, no. Ale wyścig zbrojeń jest dobry. Tylko mam wrażenie, że twórcy takich stron byliby bardziej skuteczni niż państwo, które jednak jest w dużym stopniu ociążałe, że tak powiem, próbując walczyć w takich sprawach, no. Takimi klasycznymi kasynami udało się wygrać, ale to też Twitch był w to zamieszany. No ale to mówię, że właśnie dlatego musisz mieć jasną definicję, że na przykład zmieniamy w Polsce definicję lootboxów, stają się one nielegalne, w związku z czym istnienie takich stron z lootboxami XD związanymi ze skrzynkami nagle odpada. No i wtedy wiadomo, że żadna firma też nie będzie się z tym wiązać, a tym samym później streamerzy nie będą tego reklamować, no, czy tam youtuberzy, whatever. I to uważam by skuteczniej zadziałało niż teraz taki wyścig zbrojeń na zasadzie jak zablokować stronę, żeby nie była dostępna dla ludzi, którzy ten, a gdzieś tam w tle leci reklama tego. No tak uważam. Stają się nielegalne, co zdumiałem się tego filmu, one nie były legalne od początku. To dlaczego inne serwisy, w tym serwisy, które istnieją mniej więcej tyle co Kidrop, nadal są dostępne? Jesteś w stanie to jakoś wytłumaczyć? Czemu nie poszła nagle fala blokowania wszystkich tego typu stron, tylko są dalej reklamowane? Czy jakiś urzędnik nie jest w stanie wejść na Twitcha i stwierdzić, że ej, o kurwa, to wygląda tak samo? Jak myślisz, dlaczego tak jest? Może tam jest jednak jakiś wytrych? Może nadal ta definicja lootboxów gdzieś tam się w to łapie? Być może tak jest, no. To jest pojebane. Ja też tego nie uważam, że to jest w porządku. Natomiast naprawdę, to się dzieje tak na oczach wszystkich, że to jest aż popieprzone, no. Więc mam wrażenie, że tam jest jakiś haczyk, że te inne strony nie są blokowane. Z jakiegoś powodu. Mimo, że tak samo teraz są szeroko reklamowane i działają dokładnie na tej samej zasadzie. Może bez jakiegoś mechanizmu, na przykład tego upgradera, który powodował, że nie wiem, jakiemuś urzędnikowi się to nie spodobało. Bo urzędnicy sami grają. No może, no. może tak. Kolejnym dowodem świadczącym o tym, że blokada Kidropa jest tylko iluzoryczna, mogą być reklamy targetowane do Polaków, którym jestem od roku bombardowany na wszystkich możliwych social mediach. Możemy je znaleźć na Facebooku, Twitterze czy Instagramie. Pozostaje sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, po co wydałeś pieniądze na reklamę czegoś, do czego przynajmniej w teorii nie da się uzyskać w Polsce dostępu? I po drugie, jak to jest możliwe, że nikt tych reklam nie zdejmuje, skoro to ewidentne targetowanie promocji nielegalnego hazardu? Znaczy to też pokazuje, że ziomek, który za tym stoi, w sensie za Kidropem, czuje się totalnie bezkarny i ma w to wyjebane. Gość legitnie, wiecie, sobie obchodzi temat i ma to w dół. I targetuje sobie reklamy i się śmieje gdzieś tam, siedząc na jakiejś rajskiej wyspie z drinkiem w ręku. Po banie Kidropa, oprócz twórców, którzy zaczęli zacierać ślady, również sama strona zaczęła to robić i między innymi poczyszczono profile streamerów, którzy tam grali. I wygląda to po prostu komicznie, bo przykładowo Deni Trozyniak według strony to otwierał chyba jakieś skrzynki widmo, bo na 44 tysiące otwartych skrzynek według oficjalnej strony Kidropa wydropił całe... nic. Tak jak widzicie, zaraz nad tą informacją o tysiącach otwartych skrzynek widnieje informacja o braku otwartych skrzynek. To samo na profilach Isamu, Graczola, Ksaja, Bladiego czy Kacpra Ritza i wielu innych twórców. Po całym banie na stronie głównej nie znajdziemy też dedykowanych skrzynek dla polskich twórców, które zostały ukryte zapewne w strachu przed konsekwencjami. Co ciekawe jednak, to Kidropowi zapomniało się usunąć tych samych skrzynek z wyszukiwarki i co za tym idzie z serwera, więc za pomocą bardzo skomplikowanych sztuczki programistycznej, polegającej na wpisanie i samą wyszukiwarkę, cały czas jestem w stanie zakręcić jego oficjalnie. Ja pierdolę, jaka amatorka. No co, no paliła im się dupa, to uciekali, filmy usuwali, skrzynki usuwali, historię usuwali i się nic nie wydarzyło. Nam skrzynką. I to 9 miesięcy po oficjalnym zablokowaniu strony. Ja nie współpracuję z żadnymi nielegalnymi stronami. Kiedy Hellcase? No bo jak najprędzej, nie? Wydawać by się mogło, że rządowa blokada jasno sygnalizuje twórcom, że reklamowanie takich stron jest nie tylko niemoralne, ale i nielegalne. Jednak smutna prawda jest taka, że ci ludzie się niczego nie nauczyli i na chwilę po
banie Keydropa, ci pozbawieni sposobu na szybki i łatwy zarobek od razu zaczęli szukać innych bliźniaczo podobnych platform. I można by je wymieniać i wymieniać. Nie będę promował czegoś zakazanego w naszym kraju. Kiedy Hellcase? No, bo jak najprędzej, nie? Najpopularniejsze z nich to na przykład Hellcase, którego reklamują m.in. Izak, Pago. Kręcimy na upgraderze. Razy dwa. A co, Izak już nie reklamuje Hellcase'a? 100 lat widziałem u niego te reklamy. Cyk. Siedzi. GeForce Skins, na którym gra Bungie, Mergani, Nafcia czy Evron. Albo CSGO Skins, przy którym chciałbym się na chwilkę zatrzymać, bo dziwnym trafem prawie wszyscy twórcy, którzy reklamowali Keydropa, po banie przesiedli się właśnie na tę stronę. Na potrzeby tego filmu stworzyliśmy nawet bazę danych wszystkich znanych mi twórców, którzy reklamowali Keydropa. Dopisałem do każdego z nich, jaką platformę teraz reklamuję i nie zgadniecie. Prawie wszyscy twórcy, którzy kiedyś reklamowali Keydropa, teraz mają w opisach linki do CSGO Skins, czyli strony, która wygląda dosłownie tak samo jak Keydrop, ale z tą różnicą, że jest jeszcze bardziej cukierkowa, ma podpięte te same metody płatności, wyciera sobie mordę tym samym probably fair i przede wszystkim nadal nie zawiera żadnej weryfikacji wieku poza, no kurwa, mówię ci, ze strony grającego. Więc co je różni? Przede wszystkim strona nie jest już zarejestrowana na Cyprze, tylko na Gibraltarze. A, no to różnica, no to a nie, to już im wierzę. Jest kurwa Gibraltar. Gibraltar. A co to jest Gibraltar? Serio? Specjalnie taka trudna nazwa, żeby nikt nie mógł wypowiedzieć, a tym samym namierzyć. Widzicie, właśnie specjalnie, dobrze przekminiony. Przypadkiem się składa, że również jest rajem podatkowym. Chwalą się, że istnieją już od 2015 roku. W 2018 roku mieli nawet współpracę z Isamu i jego Pompa Teamem. Natomiast z jakiegoś powodu ich popularność wybuchła dopiero w lutym tego roku. Co zabawne, to cały ich regulamin jest w formie tekstu, który można kopiować, oprócz adresu, który mają podany w formie obrazka. Żeby maksymalnie utrudnić sprawdzenie tego, w jakiej ruderze tym razem się znajdują. I co ciekawe, to wcale nie jest taka rudera, jaką miał. Ja pierdolę, jakie to wszystko jest... Oes, to wszystko jest obsrane, to jest głowa mała. Keydrop, tylko budynek mieszkalny położony 25 km od wybrzeża Afryki. Dzięki uprzejmości moich dwóch agentów możemy nawet zobaczyć ten budynek z bliska. Na ich stronie znalazł się też klasyczny dupochron, czyli cała podstrona, która próbuje was przekonać, że skrzynki to nie jest hazard. Bronią się tam, że Ministerstwo Finansów w 2019 roku wydało oświadczenie, z którego wynika, że skrzynki są legalne i nie naruszają obowiązującej ustawy hazardowej. Polska ustawa definiuje, co jest hazardem, a lootboxy, no moim zdaniem, w tę definicję się nie mieszczą, po prostu nie nadążamy. I z tego miejsca chciałbym zaapelować do rządzących. Może warto by to oświadczenie zaktualizować. Rząd obecnie nie ma z CSGO Skins nawet żadnego pożytku, bo i tak płacą podatki na Gibraltarze, a w sumie to ich nie płacą. Ale większość ich użytkowników to cały czas są Polacy, którym oferowana jest możliwość wygrania bądź przegrania przedmiotu, które mają realną wartość rynkową. Pamiętajmy, że nasza ustawa jest z roku 1997, kiedy w ogóle problem internetu jeszcze nie istniał i te przepisy odnośnie miejsca popełnienia przestępstwa i ustawy polskiej nie są dostosowane absolutnie do tego, jak to wygląda. Rzeczywiście, no, założenie jest takie, że jeżeli ktoś popełnia jakiś czyn za granicą, w kraju, gdzie nie stanowi to przestępstwa, to nie powinien być za to w Polsce ścigany. Natomiast jest od tego szereg wyjątków, ale jest też szereg przepisów i szereg interpretacji związanych z tym, czym jest miejsce popełnienia przestępstwa, gdzie nastąpił skutek przestępstwa, gdzie sprawca działał i tak dalej, które stwarzają duże pole do działania, zarówno do uniknięcia odpowiedzialności dla sprawców i do obrony, jak i dla polskich organów ścigania, do przypisywania im odpowiedzialności. Trudno powiedzieć jedno znacznie to jest tak i tak. W każdej sprawie trzeba patrzeć indywidualnie. Podejrzewam, że ustawodawca raczej szybko ukręciłby łeb nielegalnemu kasynu, nawet gdyby zamiast pieniędzy można by w nim zagrać na przykład Passatem o Ferrari w grze losowej. Dlatego dziwi mnie, że ten problem był tak długo traktowany po macoszemu. Bo nawet jeśli rząd będzie je pojedynczo śledzić i banować, zawsze powstanie coś nowego. I dlatego potrzebna jest systemowa zmiana. Nawet Nitrozyniak, czyli przypomnijmy wieloletni keydropiarz, który otworzył tam ponad 40 tysięcy skrzynek, skomentował, że ich fundamentalnym błędem była zbyt duża popularność. I lepiej tego Keydropa byłoby rozbić na mniejsze podstrony, które mogłyby działać dłużej. Bo jeszcze jakby ten Keydrop był rozbity na 50 różnych stron,
Zbyt duzi byli na rynku, nie? Prawda jest taka, że te strony będą istnieć, póki influencerzy dalej będą im się sprzedawać. Kiedy Hellcase? No, bo jak najprędzej, nie? To oni regularnie przypominają o stronie, to oni regularnie nie chcą widzieć ustawionych dropów i to oni nie mówią o tym, że grają na fikcyjnych pieniądzach i nie mają nic do stracenia. Gdyby nie autorytet tych wszystkich influencerów, to wątpię, że ktokolwiek decydowałby się na wpłatę własnych pieniędzy na tę stronę. Więc pamiętajcie, że jedynym zadaniem streamera czy youtubera pokazującego ci, jak gra na takiej stronie, ale jest jeszcze opcja, że po prostu się tu zwróci, tak jak na przykład teraz. Jest subtelne, bądź mniej subtelne. Proszę! Nie! Jest! Nie! Zachęcanie was do tego samego, żeby taka strona mogła powoli i w akompaniamencie dobrej zabawy wyczesać was z pieniędzy. I szczególnie po tym filmie każdy streamer czy youtuber w Polsce doskonale będzie wiedział, jak skrajnie nieakceptowalne, krótkowzroczne i po prostu skurwińskie jest akceptowanie takich współprac. No tylko mówię, no. Ja uważam, że to nic nie zmieni. W sensie oni się w żaden sposób nie ockną. Doskonale wiedzieli, w czym biorą udział. Doskonale wiedzieli, na co się decydują. Dobra kasa za to płynie. Dla jednych taka, która umożliwia im przetrwanie. Dla innych zajebiste zasilenie budżetu. Mają najczęściej kontrakty popodpisywane na bardzo długi czas, bo to są bardzo często long termy, więc to nic nie zmieni. Więc jedyne formy nacisku, jakie mogłyby tutaj być, pomijając jakieś uderzenie w moralność, to są albo zmiany prawne, które pytanie, czy nastąpią, a jeżeli tak, to i tak by to zajmie dużo czasu. A druga opcja, no to, że ich własna widownia by zaczęła to w jakiś sposób wymuszać, a jak wiemy, to się nie wydarzy, bo widownia zwykle tych ludzi ma to totalnie w dupie. Tak więc no tylko jak widać, nadzieja zostaje w politykach. A jak wiemy, no nadzieja w politykach to tak, cóż. Mimo wszystko sądzę, że niektórzy, jeśli tylko dostaną cień przyzwolenia od widowni, cały czas będą to robić i śmiać się wam prosto w twarz. Ale to nawet nie jest cień przyzwolenia. Ludzie naprawdę mają to w dupie, serio. I to ja powiem więcej. Wydaje mi się, że część tej widowni, wiadomo, no gra sobie w tego typu rzeczy, okej, okay, nie, bierze w tym udział i korzysta, ale część podchodzi do tego na zasadzie, że typ se zarabia kasę i trochę tak nawet nie bardzo się w to wkręcają. Nie mówię, że wszyscy czy coś, ale zakładam, że jest, bo widzę czasami reakcje, jak ktoś mówi, no teraz wiecie, tam segment reklamowy będę kręcił skrzynkami, no to ludzie tak reagują na zasadzie już memicznie na to bardziej. Co nie zmienia faktu, że no to bardziej pokazuje, jak spowszedniał ten temat i jak został szeroko społecznie, twitchowo społecznie akceptowany, no to jest pojebane. No ale tak jest. Jakkolwiek to dla was zabrzmi, ale jestem osobą, która tu streamuje, ale jestem też osobą, która non-stop Twitcha ogląda. I czy na przykład przestałbym oglądać Gucia, na przykład obejrzałem ten film, i czy ja przestałbym oglądać Gucia dlatego, że Gucio reklamuje skrzynki? Powiem szczerze, nie. No tak to jest, no. Ciężko jest w tym filmie pokazać wszystkich twórców zamieszanych w Keydropa czy podobne strony, bo jest ich po prostu za dużo. Gdybym miał wam puścić wszystkie zebrane przeze mnie szoty, zarchiwizowane odcinki i zapisane linki, to siedzielibyśmy tutaj do jutra. Mimo wszystko. Ej, a mam do was pytanie. Gdyby było tak, że reklamowałem Keydropa i oglądamy teraz ten film, czy przestalibyście mnie oglądać? Nie, tak, nie. Tak, tak. Gdybyś reklamował, tak. To by moderatorka napisała? Myślałem, że jesteś ze mną na dobre i na złe. No nic. Chcę, żebyście mieli wierny obraz tego, kto w promowaniu skrzynek brał udział i w jakim stopniu. Podczas researchu do tego filmu poświęciliśmy naprawdę sporo czasu na zrobienie tabeli, w której znajdują się twarde dane, na temat tego, kto ile zrobił sponsorowanych filmów, ile skrzynek otworzył, kto po banie Keydropa już niczego nie reklamował, a kto przeszedł na przykład na CSGO skins i wiele więcej ciekawostek. Nie ma tam wszystkiego, no bo skala procederu jest taka, że ciężko byłoby czegoś nie pominąć, ale zrobiliśmy zespołem wszystko, co w naszej mocy, żebyście mieli kompletny i doinformowany pogląd na sprawę. I żebyście mogli sami wyciągnąć na jego podstawie swój osąd. O kurde, ile tu jest ludzi. Overpow? O! Overpow też? Social media, Twitch już nic nie reklamował. A, czyli Over przestał, tak? Multi już nic nie reklamował. A suchar, pazerna bestia, oczywiście, że od razu reklamował. Jebany, no. Oczywiście, tylko czekał, żeby przeskoczyć na inny kwiatek. Bo lista będzie aktualizowana. Sam nie jestem w kwestii Keydropa święty i żałuję tej współpracy. Natomiast teraz Oj, mamy to! Przynajmniej mam na tyle jaj, żeby powiedzieć, że to był błąd. A są ludzie, którzy naprodukowali... No, i to się szanuje. I setki takich filmów, okłamując do tego widzów w żywe oczy i... Siedzą okopani w ślepej wierze, że nie zrobili przecież nic. Nie no, oni to siedzą okopani, kurwa, w ogromnych pieniądzach. No, to bardziej w tę stronę. Niektórzy twórcy uczynili sobie z promowania dzikiego hazardu sposób na życie. I skoro mamy już twarde dane, no to zerkniemy sobie na kilku rekordzistów. A na
naszą wielką galę otwiera... Co tu się dzieje? I samo. Ponad 47 milionów wyświetleń Skidropa i ponad 100 filmów promujących hazard. W zasadzie cała internetowa persona Isamu od wielu lat kręci się wokół hazardu i po social mediach widzimy też tego owoce. Szymon Hen... No przecież on ma nawet apkę, kurwa, gdzie się kręci slotami, co prawda nie za pieniądze, ale... Nie chwali się na Instagramie zdjęciami swoich nowych samochodów. Ostatnio było to Lamborghini albo na przykład Mercedes S-Klasa. I spośród tych wszystkich twórców zaangażowanych w promowanie Skidropa, Isamu wydawał się być jakoś... Można, kurwa, można! Bardziej zaangażowany niż inni. Nie mówię to o tych 40 milionach wyświetleń, czy tym, że miał swoją dedykowaną skrzynkę na stronie, ale nawet kuźwa, jego foot... Ty ja pierdolę, giga była case. Track ma swoją skrzynkę na CSGO skins, a większość kolektywu Pompa Team, którego Isamu jest twarzą, promowało Skidropa. I trzeba przyznać, że łączy ich prawdziwa pasja do hazardu, bo praktycznie wszyscy są na czele naszej tabelki wstydu. W tygodniu, w którym zbanowano Skidropa, z kanałów osób powiązanych z Isamu i Pompa Teamem zniknęło, uwaga, 100 milionów wyświetleń. Jest też Szeliga, czyli jeden z rekordzistów, jak chodzi o otwarte skrzynki na stronie. Jest ich ponad 100 tysięcy, ale jest on w zasadzie znany z tego, że reklamuje skamy czy dłubie w nosie. Naszym YouTube... No, jest też oczywiście znany z wspaniałych smoków i fleszy, tak? To wiadomo. Nowym rekordzistą jest za to Kacper Ritz, któremu z kanału zniknęło 52 miliony wyświetleń. W jego przypadku akurat mówimy... Ciekawe, że każdy z nich stoi na tle jakiegoś dojebanego samochodu. Ciekawe, czy to ma jakiś związek? Mówimy o zwykłych takich 60-sekundowych lokowaniach na odcinkach. Dlatego uważam, że prawdziwym rekordzistą jest pan z miejsca drugiego, czyli którego filmy opierały się w 100% na graniu na Skidropie, otwieraniu skrzynek. Potem mamy rozbitków z YFL, czyli Bandurę, Ginolda, Wymorka i Merganiego, których ciężko jest mierzyć miarą YouTube'owych wyświetleń, ponieważ panowie są streamerami. Wszyscy natomiast bez wyjątku mają grubo powyżej 10 tysięcy gier na Skidropowych kontach. No, raz czy dwa tego nie streamowali, tylko to był ich stały segment i wszyscy panowie po banie Skidropa przerzucili się na CSGO skins, GeForce skins, Stake'a czy 500 beta. Twórców jest jednak dużo więcej i zachęcam was do sprawdzenia pełnej listy, którą znajdziecie w opisie. To jest tak zwane studio wyjazdowe. Powiem wam, że nie wiem, ta robota jest tak ciężka, tak chujmo się siedzi i streamuje. Nie ma łatwo, kurwa. Nie ma lekko. Nie, nikt nie mówi, że będzie lekko też, nie? Pomimo blokady Skidropa, branża nielegalnego internetowego hazardu rozwija się w najlepsze. Jakiś czas temu platforma Twitch zaczęła walczyć z takimi stronami i zabranie reklamowania największego internetowego kasyna, czyli Stake'a, który jest znany z tego, że reklamuje go Drake. Jest to kryptowalutowe kasyno z siedzibą porównywalną do Skidropa, czyli w sumie to bez siedziby. Zamiast rocznie potrafią zarobić 2 miliardy dolarów. Więc po banie od Twitcha założyli swoją stronę, czyli Kika, aby to na niej promować hazard i z zarobionych pieniędzy budować wizerunek tej bardziej cool platformy od Twitcha. Tu też jest bolid, jak nic. Fajny taki zielono-czarny. Ty, a Kik to nie jest to do streamingu takie? Fajnie, fajnie, że internet jest już na tyle mocny, że firmy związane ze streamingiem sobie jeżdżą w Formule 1. Petarda. Ale też zaczęli kontraktować największych twitchowych streamerów, aby ci prowadzili u nich transmisje online, na których często był uprawiany hazard. 100x! We'll take it! We'll take that shit! Ale co jest w tym wszystkim jeszcze bardziej skurwysyńskie, to w teorii ci streamerzy grają za horrendalne pieniądze. Wygrywają i przegrywają miliony dolarów na pojedynczych transmisjach, a wszystko jest owiane tymi szalonymi reakcjami. Pan Rosztejn to typ, który na żadnym ze swoich sociali nie przekroczył nawet 300 tysięcy obserwujących, a wygrywa lekką ręką dziesiątki milionów dolarów na pojedynczych streamach. Brzmi to bardzo wiarygodnie, szczególnie jak spojrzymy na słowa TrainWrexa, który powiedział, że ma dość streamerów takich jak Rosztejn, którzy operują na fejkowych saldach. I'm done legitimizing and allowing streamers to advertise as if they're on real fucking balance when I know damn well they're not and Eddie knows damn well that they're not. Do you understand me? Talking about Roche? Yes, I am. Oprócz tego ten oszust w kapeluszu sam przypadkowo pokazał na jednym ze streamów, że gra na fejkowe pieniądze. I przykładów takich streamerów promujących kasyna typu Stake, którzy w teorii obracają tam milionami dolarów, a zostali nakryci na fejkowych saldach, jest o wiele więcej. Ta banda skupieli nie ryzykuje nawet jednym centem, ale uprawiają te całe aktorstwo, żeby zachęcić widzów do prawdziwych wpłat i co za tym idzie, prawdziwych strat.
no deposit bonus with no chance for a withdrawal, just so I could stream with it. All right, so this is the deal. Yeah, I can't wager. It's just $500 to stream and promote the casino with, essentially. Które potem przechodzą w ręce ich oraz kasyna, ponieważ streamerzy pobierają sobie procent od wpłat ich widzów, a kasyno się cieszy, bo mają zapewnioną ogromnie zachęcającą reklamę. No bo skoro w teorii streamer ryzykuje na takiej stronie swoimi milionami dolarów, no to na pewno musi być legitna, więc warto spróbować swojego szczęścia. Najwięksi streamerzy na świecie z milionami obserwujących mają majątki wyceniane na 10, może 20 milionów dolarów. I serio ktoś wierzy, że takie pisklęta na scenie streamerskiej obracają codziennie takimi pieniędzmi na swoich kasynowych kontach. Coś się tutaj nie dodaje. I te kontrakty dotarły także do Polski. Mogliśmy niedawno zobaczyć, jak Mergani, czyli topowy streamer z Twitcha, wyjechał specjalnie na Maltę. What I need to say more, guys? The dreams come true, you know? We made it, yeah, that's right. Po to, aby prowadzić transmisję na kasynie online. Right now I'm at Malta, man. No ale zobacz, jest ostrzeżenie. Do not gamble, you will lose. Malta. Now just one good hit. Hey bro, that's gonna be 10,000x. It's 100k. Come on, just got one, bro. Just five. Five spins. Just one hit. No. 25k. There you go. Come on, one more hit. Max us. Robiąc nawet giveaway na kasę, by zachęcić widzów. Oni muszą naprawdę nieźle płacić, bo widzę, że Mergani się tak przykładał do tej reklamy chyba jak do niczego w życiu. Normalnie już prawie uwierzyłem, że gra za swoje. Widzów do oglądania, zakładania kont i grania na stronie. Bo najważniejszym wymogiem do wzięcia udziału w tym giveawayu jest założenie konta z jego kodem. Last chance, if you don't have your 500 account, boom, go down below the stream, click on the link, you can create the account via Steam, via mail, whatever you want. Mimo udawania, że mówi po angielsku i w teorii kieruje transmisję do zagranicznego odbiorcy, I'm still on the minus, guys, don't play. To widać po nikach ludzi z czatu czy osób biorących udział w giveawayach, że przeważa tam polska publika. So just have an account, that's it. Nastolatek. Underage. Definitely from Poland. I wiadomo, że ma to wciągnąć jego widowi. Tak kurwa, ze wszystkich możliwych opcji. No, cóż. Hazard i namówić do korzystania z kasyna, które nie ma nawet w Polsce licencji. No ale w teorii przecież wszystko jest legalne. No bo robi to w kraju, gdzie obowiązuje inne prawo. A to, że ma 90% widzów z Polski, to już prawodawcy z jakiegoś powodu nie interesuje. Tak samo nielegalne w Polsce kryptowalutowe kasyno reklamował Evron. Aktualnie najbardziej pchają je Szymon, Remsuła, Marcoń, czy streamer Franio, czyli naprawdę ogromny twórca z Twitcha. Ale nie tylko to, czy oni reklamowali te rzeczy, jest istotne, ale jak reklamowali. Holy shit, guys! We hit it! No i co, to jest góra? Ja będę musiał potem pooglądać szoty, jak Kasik to oglądała, kurwa. Ja będę musiał pooglądać. O, może być ciekawy content na streamie. What the f***? What I got? Guys, it's... Holy shit! I zauważyłem całkiem ciekawą zbieżność, ponieważ wszyscy ci hazardziarze to wielcy szczęściarze. I na wielu sponsorowanych streamach zaliczali kolosalne wygrane. Czasami nawet w dziesiątkach tysięcy euro. Taki Remsuła na jednym streamie potrafił wykręcić ponad 50 tysięcy dolarów. No, za coś trzeba kupić mieszkanie, nie? What? Holy shit, guys! We hit it! Tworzymy historię. 500x! 500x! Anyway, get this! What the shit is happening? And we got 5 spins left. We got 30k! Guys, what the shit? I reszta banów to samo. Nie wiem, kurwa, dziwnie się to ogląda, TBH. W sensie, jak ci ludzie jeszcze w taki przerysowany sposób. Ja nie jestem w stanie tego poważnie odbierać, nie? Ale z drugiej strony sobie wyobrażam jakiegoś Maciusia, co tam siedzi i mówi, ja pierdolę, Jezu, ale on przeżywa i się nabierają na te emocje. No ja na to patrzę i jakby nawet nie w kontekście tego materiału, tylko tego ogólnie mam, że to XD. Mergani mówił, że od Stake za promo $1 milion dostał, więc mogło się mu faktycznie chcieć promować z takim zawzięciem. Pytanie też, czy wierzyć w te kwoty, które podają, bo Stake też, ja mam takie wrażenie przynajmniej, bardzo mocno forsował taką reklamę, żeby padały duże kwoty, żeby zachęcać innych twórców do tak samo podpisywania deali, nie? W związku z czym rzucali bardzo duże kwoty umów, a czy one były prawdziwe, czy nie? Kto wie? Mówię
mówię też o zagranicznych twórcach, którzy byli podpisywani. I czasami nawet uderza ich sumienie po wygraniu tych setek tysięcy złotych. I próbują przekonać te wszystkie dzieciaki, że oni to tak naprawdę są na minus i najlepiej, żeby w ogóle nie grali. Do not start the gamble. I'm still on the big, big minus, really. I don't joke you. I'm still on the big, big minus. It's good hit, but... You saw the battle with the zero today, yeah? Na ekranie mają jeszcze w rogu napis Do not gamble. Jakby to kurwa cokolwiek zmieniało, że na tych 5% ekranu jest jakiś banner z napisem, a na 95% jest kurwa nielegalny hazard. No ewidentnie panowie mieli akurat ogromne szczęście na tych sponsorowanych streamach. To nie tak, że te nielegalne kasyna krzaki dokręcają im szansę pod sufit, żeby dzieciaki same spróbowały wrzucić tam swoje oszczędności. A ze specjalnym kodem, który Mergani click on the link Rymsuła Do not gamble. Czy to ja już nawet nie wiem, czy dzieciaki, nie? To jest ogólnie target taki. Szymol wykrzyknik Wawada kod Szymol przez 2O i Evron pokażę wam jak wpisać super bonus do wpłaty. Bonus, który musicie obrócić na stronie tylko tak kilkaset razy, przepalić całe wpłacone pieniądze, ale wasz idol zarobi więcej. I oczywiście sami obracają jedynie kasynowymi bonusami i saldem, które otrzymują na grę. Kocham też ten ich tragiczny poziom angielskiego, jaki prezentują na tych streamach. Do not told me what I should to do. Chociaż czasami wymknie im się jakiś polski akcencik na tych wielkich international streamach. Siekiera, I mean axe. Guys, it's really axe. Ale na przykład taki Szymon stwierdził, że nie będzie się poniżać i po prostu streamuje nielegalne w Polsce kasyno po polsku dla przeważająco polskiego widza. Kurwa, chcecie tak wygrywać? Wykrzyknik Wawada! Wykrzyknik Wawada, kod Szymol przez 2O! Jeszcze ma swoją stronę, gdzie linkuje inne kasyna i ta strona... Ja, czy to nie jest tak, że Szymol jest właśnie totalną antyreklamą hazardu i ogólnie używek? Nie wiem, to serio? To kogoś jakoś jara? Ona już została dwa razy zbanowana przez Krajową Administrację Skarbową. Taki Franio nawet trochę pomyślał i zapiera się wielkimi komunikatami, że transmisję, którą prowadzi po polsku na swoim ogół... No, czyli Franio wie, że odpierdala, tylko tak trochę się cyka na 50%. Ale największym hitem jest to, że te przygłupy otwarcie chwalą się, jakie to oni ogromne pieniądze zarobili w miesiąc, jednocześnie chwilę wcześniej promując kryptowalutowe kasyno Widmo. Ile zarobiłeś na Malcie? Zależy za którego deala, nie? Za tego, co teraz skończyłem, no to miałem lekko ponad 100 tysięcy euro. Za tego, co teraz podpisałem, jest dużo, dużo więcej. Podpisałem na 20 streamów teraz. Jest, no, ponad milion złotych. Zróbmy, że ile zarobiłem w najlepszym miesiącu takim powtarzalnym. Dobra. Że na przykład był miesiąc, dobra, zarobiłem tyle, znowu następny tyle zarobiłem. No. 1 200 000. Panowie, zachowujecie się jak bezkręgowe k***y. Powtórzę, bezkręgowe k***y. Evron, oglądają cię dzieciaki, a ty najpierw normalizujesz im keydropa. Cześć widzowie, jestem tutaj, aby nauczyć was, że hazard nie popłaca, ponieważ w tym momencie, no niestety widzowie, ale... Ho, ten nawet używał słowa hazard, no to Evron to widzę w ogóle już. Aha, to jest niezły dowód, jakby tak w sądzie była sprawa i... Czy uważa pan, że te skrzynki to był hazard? Nie. No to mamy tutaj taki klip właśnie, jak pan mówi, że, że nie miał pan wcześniej wątpliwości. A potem wciskasz nielegalne w Polsce kasyno online. Mergani, Rymsuła, Franio, Marsoń i Szymol. Robicie to samo, tylko kasyna, które promujecie, to trochę większe no-name'y śmierdzące scamem. Ale nie przeszkadza wam promocja i nawigowanie swoich widzów, jak mają wpłacić pieniądze na ten syf. I wy jeszcze macie czelność chwalić się, jakie wy to miliony zarabiacie miesięcznie, albo co sobie zaraz kupicie. Ponad milion złotych. I liczę na to, że zainteresują się tym odpowiednie służby, które was dokładnie ze wszystkiego rozliczą. A naprawdę jest z czego rozliczać, bo oprócz tego, że ta banda ch**ków promuje nielegalne kasyno, to jeszcze omamia swoich widzów tymi epickimi reakcjami na wygraną. Yo! 8000 just like that, Mirin! I love you, bro! What I love fuck? You! 4000 hit! Wiecie, jaki jest smutny scenariusz? Smutny scenariusz jest taki, że być może zgodnie z obowiązującymi przepisami to, co oni robią, jest legalne, bo zakładam, że się kontaktowali z jakimiś kurwa kancelariami najlepszymi, jakie tam są możliwe, bo jak mówimy o takich pieniądzach, to pewnie tak było. I najsmutniejsze może być to, że polskie prawo jest do tego stopnia dziurawe, że to, co oni robią, jest legalne. To jest najsmutniejsza wersja. Oby zależało interpretacji? No nie wiem właśnie, bo wiesz, bo to trochę ja tak patrzę,
patrzę w ten sposób, że jeżeli w grę wchodzą tak duże pieniądze, to jesteś też w stanie dużo jakby zainwestować, żeby się zainteresować, jak to zrobić, żeby to wyszło. Więc zakładam, że to nie jest tak, że Mergani sobie sam usiadł nad ustawą hazardową i sobie ją analizował, tylko zakładam, że tam potężne kancelarie sobie stały za tym i tym bardziej biorąc pod uwagę, że nie jest jedyny. A ja myślałem o tym samym, ale w takim wypadku Budda nie miał pomocy prawnej, miał słabą. No wiesz, temat Buddy jest tak samo rozwojowy. Na razie mu postawiono zarzuty. Co będzie w finale, to zobaczymy. Dlatego mówię, że wszystko jest możliwe i tak samo tutaj. Nawet jakby jakieś służby wleciały i wrzuciły jakieś zarzuty, nie wiem, Merganiemu dajmy na to, to też nie wiadomo, jak w finale by się to skończyło w sądzie. Może jest to jakoś przez nich przekminione. Nie mam pojęcia, nie? Na razie mówimy o filmie Konopa. Wszyscy czujemy, że to, co robią, przynajmniej ze strony moralnej, jest chujowe. Czujemy, że jest to w jakiś sposób, no, powinno być uregulowane prawnie, ale czy jest na ten moment? No właśnie. I tak jak Szymon, po przejmowaniu tego, co dostał, dokładają jeszcze do interesu ze swoich pieniędzy. Ale co jak się okaże, że te kasyna krzaki porejestrowane na jakieś supy tak naprawdę skamują nie tylko zwykłych graczy, ale również naganiaczy takich jak Szymol. Wy nic nie wiecie. Wy kompletnie nic nie wiecie. Ostatnio na zakrapianym streamie z Wawady nasz Ancymon po przegraniu kolejnych dziesiątek tysięcy euro zaczął sypać na stronę 500 Casino, które niegdyś sam jeszcze reklamował. 500 Casino, czyli te kasyno, które Merganie reklamuje, tam jeszcze kilka osób to reklamowało, winne mi jest bardzo dużo pieniędzy. Wiecie, co oni zrobili? Uznali, że mają wyjebane, zablokowali i tyle. Mimo tego, że ja im ruch na stronie zrobiłem. Nie jest mi go jakoś szkoda za bardzo, TBH. No cóż. No to niech ich pozwie teraz. Podobno zna adres siedziby. Więc jak ktoś tam chce sobie grać w tym 500 Casino, to proponuję usunąć konto i nigdy tam więcej nie grać. Do tej pory jest ono promowane przez m.in. Merganiego i Remsue za pośrednictwem agencji, która dostarcza te wszystkie kasynowe współprace w Polsce. Mam jeszcze na temat tej agencji jeden plot twist, ale skończmy najpierw wątek Szymola. Przypadek Szymola, który dostaje pieniądze od strony na grę, jest po prostu smutny, bo nie dość, że je wszystkie piany przepierdala, to jeszcze dokłada do interesu z własnej kieszeni w ślepej nadziei, że się odkuje. I to wszystko na oczach mnóstwa nastolatków, którym normalizuje taką skrajną patologię. Dzieciaków, które grając na takich stronach, finansują dalsze pogłębianie uzależnienia tego człowieka od hazardu. I tworzy nam się takie perpetuum mobile. Twórca traci, widzowie tracą, a jedynym podmiotem, który zyskuje, jest kasyno. Taki streamer jest jak dla którego narkotyk staje się tak ważny, że aż sam zostaje dealerem, żeby mieć pieniądze na dalsze i wciąga w nie wszystkich znajomych, którzy jeszcze się od niego nie odwrócili. I chyba nic lepiej tego nie ilustruje, aniżeli ten shot. Przekonałem się na samym sobie, że można tutaj wygrać bardzo dużo. Dlatego zapraszam cię, jeżeli masz długi i musisz oddać pieniądze babci, zarejestruj się na Wawadzie z kodem Szymor i wygrasz na pewno... No debil. ...dużo więcej. Nie wiesz co zrobić? Masz wchód długów? Oddaj telefon do Lombardu i wpłać pieniądze na Wawadę z kodem Szymor. Przykre w chuj szczerze, no upadek człowieka, kurwa, degenerat, i to już nie memicznie mówione, tylko dosłownie. A co do reszty kasynowych streamerów, panowie, jesteście większymi szumowinami niż myślałem. Bo Szymon w tym swoim rancie na 500 Casino, po tym jak nie wypłacili mu pieniędzy za kilkumiesięczną promocję, wygadał się, że Mergani oraz reszta polskich kasynowych streamerów gra na fake saldach. Każdy was po prostu robi w chuja, grając za fejkowe pieniądze, no i współczuję wam, jeżeli... Znaczy Szymon, jak rozumiem, to też do jakiegoś stopnia gra za fejkowe pieniądze, tylko do tego stopnia popłynął, że aż wpłaca własne, no. Także rozumiem, że to nadal tak działa. Szymon też wspomniał, że 500 Casino to jest scam, który jak za dużo wygracie, to każe wam wysłać swój dowód osobisty i bardzo wrażliwe dane, po czym i tak może odmówić wypłaty. Już wystarczająco zostałem oszukany przez 500 Casino i wiem, jak 500 Casino działa. Radziłbym po prostu tam nie wpłacać pieniędzy, bo w pewnym momencie będą chcieli was zapytać o dowód, skąd macie pieniądze, zarobki i tak dalej, i w końcu wam nie wypłacą. Co ciekawe, to dowiedzieliśmy się też, że te wszystkie kasynowe deale w Polsce ma ogarniać agencja IG.GG. To było wszystko przez IG.GG, w której mamy, kto by pomyślał, Evrona, który reklamował Stake'a, Merganiego, który reklamował Stake'a oraz 500 Casino, moich skrzynkowych ulubieńców z Bungie i kilku mniejszych polskich twórców. Szymon również serdecznie pozdrowił pana Misia z tej agencji. Misiu z tego
IG.GG. Wiem, że to oglądasz. Wiem, że troszeczkę rozumiesz polski. Chuj się najmniej. To, jak próbowałeś mnie wykorzystać i jak wykorzystujesz innych ludzi, influencerów i streamerów z Polski, chuj ci w dupę. Co do pana Misia, o którym wspominał Szymol, to rzeczywiście taka postać istnieje. Misiu Pajor jest Szwedem i to prawdopodobnie go słyszymy w tej rozmowie, którą pokazał Szymol. Oni chyba nie wiedzieli, że ten przyjadę po prostu wszystko nagrywał. Nie wiem, ja mam coś takiego, że po prostu w ogóle mi nie szkoda. No wchodzisz w jakąś taką giga szarą strefę, w której myślisz, że ty robiąc w chuj ludzi na tym zyskasz. W finale okazuje się, że ktoś jest cwańszy od ciebie, robi ciebie w chuja. Ty w zasadzie wychodząc spod jakiegokolwiek światła prawa, no w zasadzie ci nie przysługuje. Nie masz się nawet gdzie zgłosić, bo musiałbyś donosić sam na siebie. Więc tak sobie to oglądam na zasadzie, no kurwa, ale jestem zdziwiony, nie? Że o, wow. Niesamowite. Także no tak se patrzę, nie? Jak kto kogo w chuja zrobi, no. Najlepsze jest to, że często ci streamerzy uważają, że Pana Boga za nogi złapali, a tak naprawdę są najbardziej dymani. Misiu Pajor chwalił się na Twitterze podpisaniem Merganiego czy Evrona pod platformę Kick i wprost zwraca się do IG jako swojego teamu. Na jego LinkedInie widzimy komentarze od osób z branży hazardowej, więc tak, w kasynowych dealach największych polskich twórców z ogromnymi nielegalnymi kasynami, takim jak Stake, pośredniczy Szwed, który jest w bliskiej współpracy z IG.GG. Stwierdziłem, że skoro tam jest jakiś uraz, to warto wokół tego tematu trochę pokopać, no bo chyba musi to być jakiś zagraniczny twór, skoro załatwia w Polsce nielegalne kasynowe deale. Nic bardziej mylnego. IG.GG to polska spółka, której właścicielem jest Polak, pan Mateusz Jarosz. Na jego social mediach widzimy też, że jest mocno powiązany ze światem Counter-Strike'a i to właśnie jego agencja połączyła polskich streamerów z Kickiem, za co nawet Mergani serdecznie im podziękował przez oznaczenie na Twitterze. Więc Mateuszu Jaroszu, i Rafale Zajączkowski, jak to jest, że wasza agencja zarejestrowała... Czemu tam ktoś został wymazany, co? I Rafale Zajączkowski. Jak to jest, że wasza agencja zarejestrowana w Polsce ma pośredniczyć w promowaniu nielegalnych w Polsce kasyn online? Czasami nawet w języku polskim i dla przeważająco polskiej publiki. Serio mnie to ciekawi. Ale obiecałem wam plot twist w sprawie tej agencji no i właśnie, muszę przyznać, że warto było czekać z publikacją tego filmu i być cicho. Bo cała masa twórców poczuła się na tyle pewnie, żeby zrobić paraolimpiadę w fikołkach. I przyznam się wam, że nie podałem jeszcze jednej informacji. Mianowicie pośród udziałowców agencji IG.GG, których przed chwilą wymieniłem, 23 września tego roku, czyli całkiem niedawno, pojawiła się tam jeszcze jedna osoba, czyli pan Jakub Rokicki, którego jeśli nie kojarzycie z imienia i nazwiska, na pewno będziecie kojarzyć z ksywką Mergani. Czarny koń polskiego hazardu. No i witam serdecznie z tej strony MRGH Pro, tak, znana oczywiście persona w świecie hazardowym. Człowiek, który dostaje milion dolarów, od Ediego ze Stake'a jest albo na tyle bezczelny, albo na tyle głupi, żeby dać się publicznie podpisać jako udziałowiec agencji, która oprócz sprzedawania deali z tymi wszystkimi CS-owo-skrzynkowymi gównami lootboxy z nowym partnerem GeForce Games robi coś znacznie gorszego, bo truje polski internet i mózgi nastolatek nielegalnym, promowanym na kłamstwie, robi w chuja, obłudzie 500 X i najprostszych ludzkich instynktach hazardem. On nie tylko to promuje wśród widzów, ale nagania innych twórców do tego samego i czerpie z tego korzyść majątkową, a potem fleksuje się na klipach jako Samir, diamentowymi chainami, Porsche, Lamborghini, liczarkami do pieniędzy, zegarkami za setki tysięcy złotych i całą masą innego szmelcu, który jest najwyraźniej dla niego więcej wart niż dobro swoich oraz nie swoich widzów. Podsumowując, kasynowe współprace polskich streamerów to jest po pierwsze jeden wielki wałek i teatr, bo te czosnki w większości grają za fake pieniądze, chyba że jak Szymol dostają po prostu bonus na grę. Po drugie, mogą wam narobić problemów, bo grając u nas w kraju na takich stronach, narażacie się na karę od Urzędu Skarbowego. A po trzecie, te kasyna są zarejestrowane na jakichś spelunach na końcu świata i nie wiadomo kto za to odpowiada, więc równie dobrze z dnia na dzień mogą się zawinąć, urwać kontakt i przestać wypłacać komukolwiek pieniądze. Kurwa, smutny ten film, wiecie, tak tą pierwszą część oglądałem, dużo takich informacji znanych, ale tak kurde i dalej w las, jeszcze te kwestie takie już bezpośrednio, już nie tam nawet w tej otoczce skinów, tylko taki dosłownie hazard, sloty, kurwa.
kurwa, jakieś wyjazdy, Malta, upadek człowieka, jakiś alkohol. Kurwa, tak czułem, jak tak wiecie, siada ten temat, nie? Że tak coraz gorzej, coraz ciężej i jednak pokazujące, jak do jakiego etapu dotarliśmy, no. Że ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno grali w gierki, kurwa, i byli śmieszni, bo było GTRP i się wcielali w jakąś rolę, teraz są gotowi na to, żeby wyjechać, kurwa, na Maltę, żeby jakieś sloty reklamować i udawać, że gadają po angielsku, jakby mieli publikę nie z Polski. No takie to jest smutne po prostu. Banki dropa w dłuższej perspektywie niczego nie zmienił. Zacząłem się zastanawiać, co możemy zrobić, aby tę patologię zakończyć. Po pierwsze, możemy bojkotować streamerów i youtuberów, którzy promując takie platformy, bogacą się na cudzej krzywdzie. To się nie wydarzy. To wy jako widzowie jesteście ofiarami. Nie pozwólcie na jawne jebas na kasę i protestujcie, jak zobaczycie skrzynkowo-hazardową reklamę u influencera. Mam wielką nadzieję, że po tym filmie wzrośnie społeczna świadomość na temat tego, jakim syfem są te wszystkie strony ze skinowym hazardem. Jeżeli na przykład wasz kolega twierdzi, że ma niezawodny systemik, który pozwala mu częściej wygrywać, to bądźcie dobrymi kolegami i wyprowadźcie go grzecznie z błędu. I najważniejsze, strony takie jak Keydrop czy CSGO Skins istnieją przez lukę w prawie, która powinna być na wczoraj załatana. Dlatego uważam, że powinniśmy wywrzeć presję na rządzie, żeby w końcu zajął się tą patologią tak jak trzeba. Czyli nie banował wybiórczo pojedynczych stron raz na kilka miesięcy, tylko wprowadził systemowe zmiany. W opisie tego filmu znajdziecie dużo ciekawych materiałów, takich jak lista twórców, którzy reklamowali skrzynki, formularz do zgłaszania nowych, szczegóły miliardowej estymacji wartości Keydropa i całą masę innych źródeł, także radzę tam zajrzeć. Na koniec chcę, aby influencerzy potraktowali ten materiał jako edukacyjny. Teraz wiecie, że te wszystkie stronki to scam i że wciskacie... Oni to wszystko wiedzieli, kurwa no. Oni to wszystko wiedzieli, tylko po prostu mają to w dupie. Ewentualnie liczą na to, że, nie wiem, widzowie nie będą w tym brać udziału. To już i tak optymistyczny scenariusz, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek poczucie przyzwoitości. Swoim widzom gówno. I wierzę w to, że wcześniej mogliście ufać tej narracji, że to są tylko legalne lootboxy. Albo przynajmniej część z was mogła. Teraz nie macie już żadnych wątpliwości i reklamując wszelkie tego typu strony, plujecie na swoich widzów. Są grzechy, grzeszki i zbrodnie. Dlatego stworzyliśmy listę, gdzie są wypisane grzeszki, grzechy i grzechy ciężkie wszystkich twórców, do których udało nam się dotrzeć. Ten film jest trochę jak zjazd windą do piekła. Przez ostatni rok, z tygodnia na tydzień i z rozdziału na rozdział, docierałem do coraz to bardziej przerażających materiałów, shotów, informacji i mimo, że sam mam już przeryty mózg oglądaniem setek godzin streamów z tych wszystkich kasyn i stron skrzynkowych, to i tak nie dotarłem pewnie nawet do ułamka wszystkich skurwysyńskich praktyk w tej branży. Z pewnością naraziłem się tym filmem wielu wpływowym osobom. Wielu twórców będzie też zapewne próbowało bagatelizować ten temat, obracać go w żart, czy też mnie dyskredytować, gdyż mocno namieszałem w tym ich brudnym biznesie. Nie żałuję ani jednego słowa wypowiedzianego w tym filmie i uważam, że nawet po roku po banie Keydropa był on bardzo potrzebny. Cały materiał dowodowy, jaki zebrałem, jest już w drodze do Urzędu Skarbowego, który prowadzi postępowanie w sprawie Keydropa i zapewne w najbliższym czasie otworzy kilka nowych. Czasy dzikiego hazardu w polskim internecie chylą się ku końcowi, ale żeby to przypieczętować, potrzebna jest również wzmożona dezaprobata ze strony was, czyli widzów, bo to na waszych pieniądzach te wszystkie strony stoją. Tak czy siak, mam wrażenie, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby ten problem nagłośnić. Moja rola w tej sprawie się skończyła, teraz pora na zdecydowane działania rządzących. Dziękuję za uwagę. No co, no nie wiem, no dla mnie nie był to jakoś super edukacyjny materiał, bo no w wielu tych rzeczach człowiek wiedział i mówię, no mimo wszystko jestem sceptyczny, czy on coś zmieni. Jedyna opcja jest taka, że państwo się tym zainteresuje, politycy się tym zainteresują i tu widzę realną szansę, natomiast na jakieś wielkie przemyślenia ludzi, publiki, na jakąś refleksję moralną twórców, której kompletnie nie liczę, myślę, że mają w to wyjebane i w związku z tym będzie to tak dalej śmigało, no. Czy myślisz, że spokornieją? Nie, jeżeli nie przyjdą z góry jakiekolwiek regulacje, jeżeli wiesz, państwo nie pogrozi palcem, jeżeli, nie wiem, jakichś dwóch streamerów nie zostanie przykładnie ukaranych, to cała reszta będzie dalej to robiła i mówiła, że jest git. Tak uważam, no. I tak samo nie liczyłbym kompletnie na to, że community twitchowe czy ogólnie tam streamerskie w jakikolwiek sposób będzie się buntować, bo już widziałem, co się działo po tym, jak z Keydropem była akcja, że to nie jest tak, że wszyscy ludzie są negatywnie nastawieni do tego. Wiecie, tam zaraz są jakieś dyskusje na temat tego, czy to nie jest jakaś kwestia wolności, prawda, i dlaczego zabraniać, a jak coś nie było zabronione, to jest legalne i tak dalej, więc też wielokrotnie brałem udział nawet w tych dyskusjach, nie? Także wiem, jak to wygląda. No ale poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że nielegalne lootboxy nie banują przez kilka lat, które są bardzo popularne w Polsce, ale strony Szymola, gdzie są tylko reflinki do kasyn, to blokują tak o w parę chwil? No dlatego o tym mówię, że pewnie państwo samo w sobie ma problem z tą definicją lootboxów i dlatego być może nie ruszają
ruszają tych spraw, bo wiedzą, że jest przejebane i że trzeba by było odgórnie wprowadzić zmiany, na przykład w takiej definicji lub ogólnie wycofać pojęcie lootboxa, co też się w niektórych państwach wydarzyło i może dlatego tego nie tykają. Remek zaczął stream od kręcenia skrzynek. No... Tak, no myślisz, że co? Myślisz, że jak ktoś ma deala, to nagle jak jutro ma zobowiązania sponsorskie, to odpalają streama, tego nie zrobi? No oczywiście, że to zrobi, no. Na tym to polega, nie? Ciekawi mnie, co się Łukasik odpierdala teraz, bo podobno jakieś dymy są, aż muszę zajrzeć, bo siedzę i o tym myślę teraz. No nieźle, że Mool zestawiony na równi z Remsłą, jak się z tym no. No. Poczekajcie, idę poprosić mojego chłopaka, żeby promował Hazard trochę ciszej. Ale zmadowana jest, będzie ciężka rozmowa. Na zgrzycie jeszcze była uśmiechnięta, wam powiem. Teraz już na taką nie wygląda. Nie wspierasz Hazardu, to mam nadzieję, że Remek nie dołożył się do kupna waszego mieszkania, bo to wtedy była straszna hipokryzja. Będziesz mieszkać w miejscu, które jest sfinansowane z Hazardu. Jak to faktycznie jest nielegal, to również pierzesz kasę. Mhm. Ty. Kurwa, jeszcze CBS tam Kasik zawinie. Fajnie. Ja tam cieszę się, że moi ulubieni streamerzy ruchają dzieci na hajs. Oho. Świat jest brutal. Niech się uczą od małego, inaczej życie wyrucha ich na grubszych sytuacjach. To jest edukacja, a za edukację się płaci. Jeszcze dalej te dzieci na hajsy. No ja się nie zgodzę. Ja się nie zgodzę, bo później te dzieci wychodzą w dorosłe życie z zaszczepionym mechanizmem takiego hazardu i może im to... zaszkodzić. No a to pretensje pokój obok. No dobra, ale wiecie, jeżeli temat będzie rozwojowy, to pytanie, co się stanie, jeżeli konsekwencje finansowe, być może jakieś kary, spadną na Remka i prawda jest taka, że i wtedy ją to dotknie, nie? Bo to tak na razie to wiadomo, sobie dookoła rozmowy są, ale gdyby coś się odpierdoliło w tym temacie, gdyby jednak urzędy się pochyliły nad tematem, gdyby jednak stwierdziły, że nakładają kary, no to będzie to ich jak najbardziej oboje dotyczyło. Już wtedy samo mówienie na zasadzie, bo ja tego nie popieram. Ona jest osobną jednostką, ale jest w związku, więc wtedy ma do wyboru albo odwrócić się od swojego partnera i powiedzieć: nabroiłeś, to teraz sobie radź, albo jakoś mu pomagać. No bardziej mówię o tej sferze emocjonalnej, że może to na nią działać jakoś, nie? Wiecie, no Kasik, umówmy się, ma wyjątkowo niewygodną pozycję, no bo musiałaby teraz siedzieć i publicznie jebać totalnie swojego chłopaka, nie? Więc no ona tak kurwa no balansuje trochę na tej skali, co powiedzieć, żeby było to w zgodzie z nią samą, a tym, no, że jest w relacji z tym człowiekiem, tak? No jest to ciężko zrobić. Remek w sumie nie reklamował na tej Malcie aż tak dużo, tylko parę razy. Był tam chyba na dwa wyjazdy. No i po 3 dni chyba miał każdy. A nie, to niewinny w takim razie. O, to jest super ciężki temat, nie? Dla mnie. To akurat no. Te wyjazdy na Malte to jest chuj. Bo o ile skrzynki, tak jak skrzynki, no nie? Możesz sobie stwierdzić, czy otwieranie takich lootboxów jest moralne, czy niemoralne. To tak, takie rzeczy są dla mnie totalnie takim no-go, nie? Red flag? Jezu, to żeby tylko na Twitterze nie pytała, co zrobić z tym red flagiem.